Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie jest pan Michał Cholewa. Dzień dobry. Który zdaje się chyba przyjechał od razu z Pyrkonu, z Poznania, czy tak po drodze? Trudno to powiedzieć po drodze, bo ja mieszkam po drugiej stronie Poznania. Nie, no to zupełnie nie po drodze. Ale tak, no ja wyjechałem z Pyrkonu i stwierdziłem, chyba najprościej będzie przyjechać tutaj po prostu, zamiast zrobić ten kurs. Ja bym chciała najpierw, żeby pan się z czegoś wytłumaczył, a dokładnie z tego, co pan napisał na Facebooku. Otóż napisał pan na Facebooku, że dzisiaj usłyszymy historię o niemal porwaniu przez wywiad Korei Północnej na Pyrkonie. O co chodzi? Już mówię. No, Pyrkon jest takim miejscem, gdzie spotyka dużo ludzi sympatycznych i w związku z tym w wyniku długiej rozmowy z tymi ludźmi w korytarzu dostałem ciasto. Stałem się posiadaczem kawałka ciasta drożdżowego z rabarbarem, bardzo dobrego zresztą. I ono było w takim pudełku, takim idealnie dopasowanym do tego ciasta, że ono tak sięgało od każdej strony do każdego brzegu. I kiedy skończyłem jeść to ciasto, to ujawniło mi się dno tego pudełka, na którym była nalepiona kartka do zobaczenia w Pjongjang. Ja bardzo długo się zastanawiałem, co ono może oznaczać. I moim oczywiście najbardziej oczywistym wnioskiem było to, że ciasto było zatrute, dał mi je wywiad północno-koreański, który teraz mnie porwie do tego Pjongjangu. No przecież po coś ta kartka jest. Nawet przez jakiś czas czekałem, zastanawiałem się, czy może będę miał zawroty głowy. Co prawda było mi gorąco okropnie, ale to dlatego wszystkim... No oczywiście, że zjadłem, przecież to było ciasto z rabarbarem. I było mi co prawda gorąco, ale wtedy wszystkim było gorąco, bo było 37 stopni, więc to uznałem za... Tak, był mało miarodajny był to objaw, no i dzisiaj jestem tutaj, więc jeżeli nie zostałem na tyle zmanipulowany, że tak naprawdę jestem teraz w Pjongjangu, to chyba nie doszło do tego porwania ostatecznie. Zaskoczył mnie pan, nie myślałem, że historia będzie związana z ciastem. Uważam, że wywiad północno-koreański jest pewnie sprytny, więc uważam, że zanęcenie mnie ciastem było zrobieniem dobrego researchu, bo to generalnie zdaje egzamin. Z Pyrkonu przyjechał pan z nominacją w nagrody Zajdla, prawda, za opowiadanie. Napisał pan, że jest w grupie śmierci. To no. Dlatego, że wszystkie są same panie i jest pan tylko nie, jako jedyny? Nie, są same bardzo dobre opowiadania i moje. to dlatego. To znaczy, ja nie czytałem i przeczytałem, jest 5 nominacji, znam swoją oczywiście i znam jeszcze 3. No to ta jedna jeszcze może okazać się łatwym przeciwnikiem, ale wątpię. Ta jedna, czyli Anna Kańtoch? Jechałem autem. Z jakiegoś powodu patrole autostradowe źle reagują, jak ktoś czyta książki w samochodzie jadącym, jak jest kierowcą. Ja słucham audiobooków zwykle. W każdym razie, no tam, to tam się dzieją rzeczy. Ania Kańtoch zawsze jest diablo niebezpieczna, bo no ona po prostu rewelacyjnie pisze. No. Olga Niziołek jest koleżanką z sekcji literackiej Śląskiego Klubu Fantastyki i to też nie jest zły tekst. No. Uważam, że mogę przegrać aż miło i nawet nie będę mógł głośno krzyczeć, że to jakieś oszustwo, bo... No, być może, ale przede wszystkim, ale po pierwsze jest to nagroda z dziedziny fantastyki, a nie kryminału, więc załapuję się na jej fantastyczną twórczość, która, ja nie potrafię ocenić kryminałów, bo nie piszę kryminałów, więc trudno mi powiedzieć, jakie są dobre czy złe, znam, mogę co najwyżej w przypadku Ani zagwarantować, że ma wybitny warsztat i no, mi się akurat te książki podobały, ale nie jestem znawcą. Natomiast drugą rzeczą to są opowiadania, ja nie jest świetna w opowiadaniach. Opowiadania są trudnym kawałkiem i jednocześnie są sercem fantastyki tak naprawdę, bo trochę samobójczo powiem, że napisać sagę powieści jest łatwo, bo tam się wyciąga te wątki, jest dużo miejsca na wszystko właściwie, można sobie te wątki rozgałęziać, można mieć trochę mniejszą dyscyplinę, ale opowiadanie napisać trudno, dobre opowiadanie napisać jest bardzo trudno. Ja najbardziej dumny ze swoich tekstów to jestem z opowiadań właśnie, a najtrudniej napisać shorta. Napisać dobrego shorta to jest w ogóle jakaś makabra. To prawda. Moje opowiadania też się nie mieszczą. Ja piszę opowiadania po 130 tysięcy znaków.
To jest wada, od razu powiem, a nie zaleta, bo ja powinienem być w stanie się zmieścić mniej. A co, redaktor narzeka? To był Fahrenheit. Fahrenheit jest sieciowym zinem. Jakieś 40 prawdopodobnie. Takim zwykłym drukiem, no bo taka wordowa strona to jest około 3-4 tysięcy znaków. Nie znam detali, ja mierzę w znakach tak naprawdę, a piszę w dokumentach w tej chwili w Google, co oznacza w szczególności, że nieszczególnie jest dla mnie istotne, ile tych stron jest. I kiedyś ja obliczałem, że mniej więcej, no długie opowiadanie jest około 100 tysięcy znaków, i trudno mi się w tym zmieścić. Ja w ogóle mam taką teorię, że istnieją trzy etapy w życiu pisarza, jestem na drugim. Pierwszy jest taki, że napisanie czegokolwiek powyżej 30 tysięcy znaków to wydaje się nieprawdopodobnie duży wyczyn, bo to jest strasznie dużo miejsca i w ogóle nie ma co tam przypisać. Człowiek już skończył fabułę, on dopiero ma 20 tysięcy, a drugi etap, to jest ten, na którym ja jestem, że napisanie czegoś poniżej 30 tysięcy znaków jest straszną sztuką, bo człowiek dopiero co opisał opis, jak ktoś wchodzi w ogóle do domu, a tu już jest 35. Jeszcze nic się nie stało w ogóle. Trzeci etap to jest taki, że się umie napisać tak i tak, zależnie jak się chce. I jego jeszcze nie osiągnąłem, ale łatwo to poznać, bo wszyscy wielcy, o których pamiętamy, to mieli książki po 200 stron. I to były książki, które miały kompletną fabułę od początku do końca. Wszystko było otwarte, zamknięte, wątki były podomykane, wszystko ładnie chodziło. I na ogół jeszcze była fajna myśl przewodnia, której dzisiaj też nie tak łatwo znaleźć w książkach. 200 stron, idealny rozmiar na podróż. Tak, no 3 godziny, nie? A to opowiadanie, które jest nominowane teraz, ono gdzieś znajdzie się w jakimś tomie? Planuje pan coś? To jest tak. Ono w tej chwili jest w Fahrenheicie. Mm-hmm. W Fahrenheicie to znaczy, że jest dostępne na sieci po prostu dla każdego, kto będzie chciał. Ono w ogóle ma zabawną historię, bo ona jest opowiadaniem, które zaczęło się od wyzwania łamagedonowego świątecznego i w dodatku zaczęło się 3 lata wcześniej. Bo kiedyś na sieci, i ja nie pamiętam nawet w którym momencie pojawiło się właśnie takie wyzwanie, nazywało się to Łamagedon i chodziło o to, żeby ani razu od początku grudnia do świąt nie usłyszeć Last Christmas. To się da w ogóle? Da się. Da się, aczkolwiek czasem wymaga to albo szczęścia, albo wysiłku. Bo oczywiście to jest gra, która nie jest grą przeciwko innym. To jest gra wyłącznie przeciwko losowi, przynajmniej tak powinno być, chociaż rzeczywiście są łotrzy, którzy dzwonią i puszczają przez telefon. Naprawdę? Tak, oczywiście. Każda gra w oczach wielu ludzi staje się grą o sumie zerowej, więc tak jest, ale generalnie w moim wypadku był problem, bo miałem jeden konwent po drodze, na który musiałem pojechać, no i był to Nordcon i tam to różnie bywa, bo tam się i chodzi do na przykład knajp na obiad, które mają własne radio, ale ja w domu radia nie słucham za bardzo. Do pracy jeżdżę samochodem albo hulajnogą, ale w obu wypadkach w zimie samochodem, ale w żadnym z tych wypadków nie jestem wystawiony na radio, którego sobie nie życzę. Spotify... No jeszcze w markecie można też zostać zaatakowanym przez Last Christmas. To prawda i od... Tam najłatwiej zginąć i na jarmarkach świątecznych. I od tego człowiek ma dobre słuchawki, w których słucha muzyki. Jak byłem, pamiętam wtedy na Nordconie, byliśmy w restauracji, żeby zjeść rybę, no bo dla was to jest być może łatwe, ale na Śląsku człowiek je rybę głównie na wyjeździe, jak jest. Oj, żeby pan się nie zdziwił, że tak łatwo. W każdym razie, no macie dużo bliżej w każdym razie do ryby. Natomiast ja byłem tam z 3 osobami, oni mi mówili, że jak piosenka już się zaczęła, to nie było to, więc mogłem zdjąć słuchawki i do końca piosenki mieć spokój. Około 3 minut. Potem znowu zakładałem na chwilę i sprawdzaliśmy, co będzie dalej. W każdym razie ja w sumie zacząłem pisać, najpierw napisałem relację człowieka, który próbuje przeżyć Łamagedon. Potem stwierdziłem, że zmienię to i napiszę opowiadanie, którego motywem przewodnim będzie piosenka, która jest niebezpieczna. I ono było wtedy Lovecraftowe. Ja, ponieważ ja bardzo lubię Lovecrafta i lubimy to, z którym to był dla mnie naturalny wybór. Jeszcze zima, a tam połowa tych tekstów dzieje się w jakichś takich północnych rejonach. I tak zostało i w zeszłym roku też napisałem opowiadanie.
Właśnie takie, też było w odcinkach. Założenie było takie, że jeżeli zginę, to kończę odcinek następnego, znaczy kończę to opowiadanie następnego dnia. Bo codziennie pan wrzucał po kawałku. Codziennie wrzucałem po kawałku, w związku z tym miał 24 kawałki w najlepszym wypadku. No i napisałem je, skończyłem je przed świętami i wtedy skontaktował się ze mną kolega. Ja mówię, słuchaj, bo my potrzebujemy tekstu do Fahrenheita, to może byś wydał to opowiadanie w tym Fahrenheicie. Zlepisz je razem, no i tak już jest opowiadaniem tak naprawdę. Zrobi się mu redakcję, żeby miało kształt opowiadania porządny i to się do tego Fahrenheita wrzuci. No więc co zrobiłem? I ono wyszło 31 grudnia, w ostatni możliwy dzień, kiedy dało się, kiedy to opowiadanie wpadło w kategorię zeszłorocznych opowiadań. I przyznam, że nie spodziewałem się, że mu tak dobrze pójdzie. Ale oczywiście bardzo się cieszę, bo nominacja to dla mnie bardzo dużo znaczy, zwłaszcza za opowiadanie, bo uważam, że opowiadania, jak już powiedziałem, są sercem fantastyki. Czy w tym roku też pan będzie się tak bawił świątecznie? No, teraz już chyba muszę. Też w kawałkach coś będziemy czytać? Teraz to już chyba muszę. Bo gdyby znajomi się przyzwyczaili i mi zaczynają wiercić dziurę w brzuchu w połowie listopada. Teraz edycję halloweenową. No tak, tylko że edycja halloweenowa, relatywnie łatwo jest wygrać Łamagedon w Halloween, ponieważ tak jakby mniej się go puszcza. Ale człowiek nie może cały czas całego życia w słuchawkach spędzić. A ja oczywiście, kiedy już przystąpiłem do Łamagedonu, to przystąpiłem do niego kompleksowo i faktycznie starałem się unikać takich rzeczy. Na przykład miałem taki etap, że nie odbierałem telefonów, których nie znałem, ponieważ drapieżniki czają się wszędzie, więc jak już chciałem wiedzieć, że jeżeli już ktoś do mnie zadzwoni i mnie załatwi, to przynajmniej będę wiedział, kto to jest. No tak, tylko że myślę, że jeszcze na razie tylko wigilijnością go doganiam. Nie myślałem o tym. Wydaje mi się, że jednak, znaczy, byłbym wiele spokojniejszy o swoją przyszłość jako pisarza, gdybym miał talent Dickensa. No może 4 lata nie, ale na przykład artyści, którzy nagrywają kolędy, to wiem, że robią to w wakacje zwykle. Kiedy jest upał, to oni śpiewają kolędy, czyli pomysł na to opowiadanie świąteczne, kiedy już zaczyna? Ja już mam pomysł. Ja już wiem, spokojnie wiem, co tam ma być. Znaczy, mam nawet 2 konkurujące pomysły. Nie wiem, który jest gorszy, bo mi się podobają, szczerze powiedziawszy. Ale jeden jest o wyprawie na innej planecie, na inną planetę, a drugi jest o Irlandii Północnej. O brytyjskich żołnierzach w Irlandii Północnej. Będzie jakieś losowanie, rzut monetą, który pomysł ma wygrać? W pewnym momencie przyjrzę się temu i zastanowię się, co jestem w stanie łatwiej rozbić na odcinki. Wtedy sobie to drugie odłożę na przyszły rok i będę liczył na to, że wpadnę na to, jak je rozbić na odcinki w ciągu kolejnego roku. Czy zdarzyło się, że jak pan pisał w odcinkach, tych kawałeczkach to opowiadanie, to te komentarze, które się pojawiały pod kolejnymi kawałkami, też pana napędzały jakieś pomysły albo zmiana pomysłu? Na ogół nie, bo ludzie starają się, bo to bardzo uprzejme z ich strony, nie komentować pomysłami. Żeby mi nie wpływać na proces twórczy, chociaż zdarzyła się sytuacja, że w tym pierwszym tekście, który był właśnie Lovecraftowy, któryś z moich, znaczy konkretny, jeden z moich znajomych napisał do mnie, znaczy w komentarzu właśnie, list od innego badacza, który tam dzielił się swoimi spostrzeżeniami i go interpretowałem, bo był bardzo ładny, był w klimacie tego opowiadania, bardzo się dobrze wstrzelił. No właśnie, a propos tego, na ile czytelnicy mają wpływ na to, co pan pisze, wiem, że brał pan kilka razy udział w takich akcjach, nie wiem, pomocowych, charytatywnych, chociażby dla Ukrainy. Można było wykupić sobie, tak, dobrze mówię, wykupić jakąś postać, czy aukcja była, tak? Tak. Znaczy to... I na czym to polega? Czy to tylko wykupuje się swoje imię i nazwisko? Na przykład ja daję panu tutaj teraz pod stołem dużą kwotę na jakąś akcję pomocową i pojawia się Monika Gapińska. No to zwykle wygląda tak, bo ja jestem
uczestnikiem takiej grupy fandomowej wsparcia, która właśnie robi aukcje na różne sprawy. To powiedzmy nazwę, bo to jest fajna nazwa. Tylko, że nie pamiętam dokładnie. Z Wiewiórem coś, tak? Ja też właśnie zapomniałam. Drużyna Wiewióry, fandomowa grupa wsparcia. O właśnie. Dokładnie, tak. I ona zaczęła się od aukcji właśnie na pomoc medyczną dla osoby, potem to się ciągnęło, no, i co jakiś czas ma różne rzeczy. Ja nie mam zbyt dużej liczby rzeczy, których się mogę pozbyć, ale jednocześnie lubię brać udział w aukcjach pomocowych. W związku z tym ja wtedy wystawiłem postać, można było dostać, wylicytować postać, która będzie, ja się tą postać skonsultuję, dam pewien wybór, jaką tą postać można mieć, ta postać będzie występować, będzie miała linie dialogowe, a nie tylko będzie wspomniana. Pewne elementy tej postaci no, możemy skonsultować i już, i ma szansę nawet nie zginąć, co w tekstach o wojnie to generalnie nie jest oczywiste. No i i ona wtedy trafiła, w pierwszy raz to się zdarzyło w Sentę. To był piąty tom. W ogóle to była bardzo miła sytuacja, bo zwycięzca tej aukcji wygrał ją dla swojego ojca. No i ja przedyskutowałem z nim, więc jakby ten ojciec mógł wyglądać. To miała być niespodzianka dla ojca? Jak rozumiem, tak. Jakie ma powiedzonka, jak się zachowuje, co można jakieś o nim cechy w ogóle powiedzieć. Tak. No i wprowadziłem tą postać. Za drugim razem był to... To znaczy, dostałem informację, że był zadowolony bardzo, tak. Za drugim razem to był też, to człowiek już wygrał dla siebie i też prowadziłem tą postać. Tam też było trudno, bo to była osoba, która lubiła muzykę. Musiałem wprowadzić tą muzykę jakąś, którą ona lubiła w tekst. Na szczęście nie. Z tym miałbym problem. No i teraz też wygrała osoba, ale teraz warunki były nieco inne, ponieważ to jest ostatni tom. W ostatnim tomie ja domykam wątki, nie mam za dużo miejsca na rozwinięcie jakichś bocznych postaci od początku do końca, więc od razu zapowiedziałem, że będzie trudno, że ta postać może mieć dużo mniejszą rolę niż poprzednie postacie, które wygrały aukcję, ale i tak się udało, no bo ludzie byli bardzo napędzeni tą chęcią wzięcia udziału w aukcji charytatywnej, tak naprawdę. 7 tysięcy chyba, tak? To ta postać. Tak, no makabryczna kwota, mam wrażenie, że istnieje pewna szansa, że Ukraina na mojej książce zarobi więcej niż ja. Choć oczywiście mam nadzieję, że nie. Nie dlatego, że chciałbym, żeby Ukraina zarobiła mniej, tylko oczywiście chciałbym zostać milionerem dzięki tej książce. No a co, tak realistycznie nie mam wielkich szans, ale zawsze... Ale kto wie, no zawsze. Ale osoba, która wygrywa w Totka, też nie ma wielkich szans, kiedy wysyła los, prawda? To... Metra. No tak, tylko że Głuchowski, trzeba u niego wykupić franczyzę. Poza tym, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, byłby to bardzo mocny przeskok, zarówno fabularny, jak i lokalizacyjny, gdybym nagle przeniósł akcję z dalekiego SF-a, który się dzieje nad chińską imperialną planetą, do metra w Kijowie. Po tym, jak już powiedziałem, że na Ziemi nikt nie żyje prawie. No, to oczywiście być może byłoby to puste metro, ale... Ale niedobitki rasy ludzkie siedzą w kosmosie. Co oni mają robić w tym metrze? Słusznie. Rzeczywiście. To nie pomyślałem o tym. Zastanowię się, chociaż nie ukrywam, że będzie mi trudno, bo mam już plan i trzy rozdziały napisane, więc... Ale to nie jest tak, że nie wezmę pod uwagę. No właśnie, to niech pan zdradzi, kiedy jest szansa, że ten ostatni tom ujrzy światło dzienne. Bo to będzie ostatni tom. To będzie to ostatni dom tej konkretnej linii. Tak, ja lubię ten świat, nie zamierzam tego świata całkiem porzucać, ale ta historia, którą zacząłem Gambitem, ona się domyka w tym ostatnim tomie, który jeszcze nie ma tytułu, bo nie chciałbym być pisarzem, który pisze 48 takich samych książek. Pewne historie należy dociągnąć do końca. Pewne postacie przechodzą pewne drogi i one w końcu dochodzą do tego miejsca, w którym sobie wyobrażamy, że oni je skończą. Więc jakkolwiek świat jest ciekawy i go lubię i pewnie do niego wrócę w ten lub inny sposób,
to pewnie raczej już w innym miejscu, może parę lat później, w sensie po zakończeniu ostatniego tomu, może przy innych postaciach. Więc tak, Algorytm Wojny kończy się na 7 tomie i zobaczymy, co będzie dalej. No, podobno miał pan kiedyś pomysł, żeby się pojawił algorytm tak, pokoju. Tak, to się miał gdzieś 20 lat później. I cały to czas się pojawi, czy to na razie w kwestii pomysłu? On jest, problem polega na tym, że ja mam na niego kilka pomysłów, ale zaczynam się coraz bardziej być przekonany, że powinienem być odrobinę dojrzalszy jako człowiek, żeby napisać te wątki sensownie, te wątki, które bym tam chciał ująć. Plus też nie chcę się za niego zabrać od razu. Jak skończę, dać sobie trochę oddechu? Skończę tak, rozpisać być może opowiadania jakieś, mam kilka pomysłów na powieści niezwiązane z Algorytmem Wojny, to też jest ciekawe, jedna z nich jest SF-em nawet. Tak, ale ponieważ zajmuję się uczeniem maszynowym, to oczywiście jest to Algorytm Wojny, Algorytm Pokoju. No dobrze, ciągle pan nie powiedział, kiedy ten algorytm wojny, ten kończący się okaże. Oczywiście, oczywiście chciałbym, żeby pojawił, ciekawi, chciałbym, żeby się pojawił w tym roku. To jest taki mój plan i on teraz robi się całkiem realistyczny ze względu na to, że po zmianie mojego trybu pisania on zaczyna faktycznie dość szybko przyrastać. W związku z tym jestem mniej więcej, obstawiam, w połowie. A na czym polega ta zmiana trybu pisania? Bo ja zawsze byłem przekonany, że jedynym sensownym sposobem pisania, no jak się ma normalną pracę i jakieś tam zajęcia popołudniowe, to jest pisanie wieczorem. Więc siadałem o godzinie 23 i pisałem. I to przez jakiś czas działało. Nocą. Tak, tak, w zasadzie tak. Ale potem okazało się, że to jest trudniejsze. Z różnych względów też trochę pandemia, na mnie pandemia zadziałała trochę inaczej niż na wielu ludzi. Ja wydawałem się sobie całkiem sprawny i bez problemu, aczkolwiek zacząłem się robić śpiący, łatwiej, miałem mniej energii na takie działania kreatywne. I zacząłem wysiadać o tej 23. Człowiek o tej 23 siadał, był zmęczony, myślę sobie, dobra, to obejrzę sobie odcinek serialu. Jak tylko skończę oglądać odcinek serialu, to się biorę za pracę. Ale to zależy od tego, który to był moment pandemii oczywiście. No seriale są bardzo, były bardzo zgubne, myślę, dla nas wszystkich. I są chyba. Tak, ja seriale lubię. Lubię sobie czasem pograć na komputerze w gry, które zupełnie nie są związane z pisaniem. Być może oprócz tego, że mają jakąś historię, ale jednak no, nie są pracą twórczą. Czyli co, dla mnie. Czyli było, że skończę ten odcinek i się biorę. Tak, i ale potem drugi. A potem była na przykład pierwsza w nocy i zaczynałem się brać za pisanie, ale wtedy już ten umysł nie działał tak, jak powinien. Odmawiam całkowicie przyjęcia do wiadomości, że to dlatego, że jestem 10 lat starszy niż wtedy, kiedy zaczynałem pisać Gambit o tej porze. Czy nazwę piszę punkt cięcia, w 2012 zaczynałem pisać. Ale w każdym razie nie szło to. Nie szło to bardzo powoli. Ale niedawno, i to przez niedawno mam na myśli początek kwietnia, zamieniłem to, zakładę się wcześniej, bo i tak jestem śpiący, i wstaję o 5 rano i piszę od 5 do 7.30, a potem idę do pracy, co ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, jak już człowiek naprawdę wstaje o 5, jak to głupi, bo dla mnie to nie jest naturalna pora. Uważam, że ludzie, którzy naturalnie wstają o 5, są bardzo dzielni. Dla mnie, ja nie jestem taki dzielny, nie wstaję naturalnie o 5, kosztuje mnie to wysiłek, w dodatku pora jest głupia, więc łatwiej mi się przekonać, że przecież teraz to już nie będę oglądał serialu, skoro wstałem o tak głupiej porze. No, wypadałoby się wziąć za jakąś robotę, skoro już to zrobiłem. A po drugie, nie ma nikogo na sieci w tym czasie, bo wszyscy śpią, w wyniku czego nie ma kto mnie odwodzić od tej pracy, na przykład zagadując. Dzięki czemu ja sobie spokojnie siedzę, to o 7.30 kończę, no, z przerwami na tam mycie zębów, nie? Wstaję, zamykam to wszystko, wsiadam do auta albo tam na hulajnogę, jadę do pracy. I tym samym uzyskuję w zasadzie dwa razy większe tempo, niż miałem wcześniej zaplanowane, a czasem lepiej, oraz nie jestem zdenerwowany przez cały dzień, że muszę nadrabiać. Ale po pierwsze, ja mam normalną pracę również, poza pracą pisarską, taką zwykłą, więc nie mogę pisać już 24 godziny na dobę, bo po pierwsze trochę śpię, a po drugie 8 godzin dziennie jestem na instytucie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że nawet to by mnie nie doprowadziło mnie do tempa Remigiusza Mroza, ponieważ moje książki są grubsze niż książki Remigiusza Mroza. To znaczy moje ostatnie
no, to będzie miał prawdopodobnie średnia sentę dzikiej karty i tej, której pisze, będzie wynosiła około 1 000 000 znaków, co jest dużo. To znaczy Gambit miał 640 tysięcy i był taką książką już rozsądnego rozmiaru. Z czego wnioskuję, że utrzymując tempo Remigiusza Mroza, prawdopodobnie wydawałbym książek 2 razy mniej niż on. No to dalej byłoby więcej niż ja wydaję, oczywiście, ale, ale też wydaje mi się, że nie jestem pewien, czy bym w stanie robić, generować z siebie dobre pomysły na książki w tym tempie. No ale to wynika, że pisarzom nie można ufać. Nie Problem można. Jest tylko taki, czy panu Mrozowi. Ale jak to ufać pisarzom, skoro to są ludzie, którzy zawodowo kłamią? Żyjemy z tego, że opowiadamy historie, które się nie wydarzyły. To jesteśmy zupełnie jak politycy, tylko na piśmie to mamy. Natomiast nie wiem, co twierdzi Remigiusz Mróz, bo przyznam, że nie śledzę jego kariery jakoś przesadnie. Więc on zapewne potrafi to pisać w takim tempie, no ale każdy ma swoje. Andrzej Pilipiuk, który jest nieco mi bardziej znany, pisze fantastykę, to on faktycznie pisze bardzo szybko. Jak się zaprze, to potrafi pisać 30-40 stron dziennie. Nie wiem, czy nadal potrafi to robić, ale były takie czasy, kiedy to robił. No ale tak naprawdę częstotliwość wydawania książek jest funkcją 2 elementów. Po pierwsze tempa pisania, a po drugie grubości tych książek. Technicznie rzecz biorąc, chyba powieść zaczyna się od 350-400 tysięcy znaków. No to technicznie rzecz biorąc tak samo, powtarzam się, to ten ostatni tom, jeżeli byś miał tą długość, którą planuję, to mógłbym go wydać jako 3 tomy. I to każda z nich by się jeszcze kwalifikowała jako powieść w zasadzie. Mam 1 200 000 znaków kontra ten. No tak, ale mówił pan też, że trudno się pisze opowiadania, a teraz się okazuje, że podstawą jest sama długość. No nie, tempo wydawania książek jest funkcją długości tych książek, co wydaje się być całkiem naturalnym wnioskiem, no bo im dłuższa książka, tym trudniej, na tym dłużej się ją pisze. Natomiast napisać opowiadanie oczywiście, że z mojego punktu widzenia trudne, bo opowiadanie jest wykrystalizowanym pomysłem jednym. On nie ma pobocznych wątków, on nie ma za długich, rozciągających się na boki opisów, bo nie ma na to miejsca. Ja sobie znajduję na to miejsce, bo piszę długaśne opowiadania, one jak na opowiadania są długie. Natomiast skąd inąd wiem, że da się to zrobić lepiej, po prostu ja nie umiem. Jeszcze, bo ten trzeci etap na mnie czeka. A proszę zdradzić, bo powiedział pan, że ten ostatni tom jeszcze nie ma tytułu. Jak to właśnie u pana jest z tytułami? Czy kiedy postawi pan tą ostatnią kropkę w książce, to wtedy dopiero jest wymyślanie tytułu, czy już w trakcie? Już w trakcie. To znaczy zwykle jest tak, że ja mam paru przyjaciół, którzy mi przeglądają te książki, czytają, znajdują mi babole w nich, żebym ja zdążył je poprawić. Bo o ile takie rzeczy, że jest nieładnie napisany akapit, to jeszcze jak mi nakryje już redakcja, to jestem w stanie go zmienić, to jeżeli ja walnę jakiś błąd, którego poprawa wymaga ode mnie zmiany całej książki, to wolę o tym wiedzieć już, kiedy kończę pisać pierwszy rozdział, a nie dopiero, kiedy kończę 7. To. I oni, ponieważ mają dostęp do w zasadzie kompletu fabuły tej książki, to mają pomysły różne. I ostatnie dwa... Podpowiadają. Tak, ostatnie dwa to wymyśliłem właśnie przyjaciółka. Natomiast tutaj mam kilka pomysłów. Jednym z nich jest gra o sumie niezerowej, bo ja staram się dobierać albo wprost story gier, albo po prostu z gier. Mam parę ulubionych, z których dobieram. No nie, ale go ostatnio było. Ponieważ było, tam jest Imperium Chińskie, ma niebagatelne znaczenie, to go jest grą, która tam występuje. No, no ale właśnie jakiś arcymistrz chiński przegrał z komputerem. Zgadza się, ale i komputery nie są całkiem ubocznym elementem tej powieści.
Powiedział pan o babolach, które ci czytacze znajdują. Czy wśród takich baboli zdarzyło się panu na przykład, że wskrzesił pan w piątym tomie postać, którą uśmiercił w trzecim, bo zapomniał? Postać to nie. Postać to nie, choć w paru miejscach, na przykład w paru miejscach musiałem wycofywać ładną nazwę okrętu, ponieważ on został zniszczony wcześniej. W głównych postaciach ja pamiętam, kto mniej więcej żyje, a kto nie. I zwykle jak wprowadzam postać, która była ważna kiedyś, to sprawdzam. Natomiast wiem, że dwa razy mnie o to zapytano, bo okazało się, że użyłem dwa razy tego samego nazwiska do dwóch różnych postaci. Co nie jest wielkim problemem, bo ludzie miewają te same nazwiska, no, ale jednak ten. Z zabawnych rzeczy to jest zresztą w ogóle ostatnio w Dzikiej Karcie miałem tak, że to w sumie nie był babol, ale powinienem był się dociągnąć, ponieważ ja miałem taki pomysł, że europejskie pancerniki mają często nazwy od ważnych postaci. I stwierdziłem sobie, no ale to bez sensu mieć same takie postacie, które my znamy, bo było 200 lat historii pomiędzy dzisiaj a akcją moich książek. W związku z tym uznałem, że dam sobie kogoś z przyszłości. Stwierdziłem, że fajnie byłoby, żeby to taka osoba była, która ma mocowanie, jest z jakiegoś, można powiedzieć, odpowiednio potężnej dynastii. Stwierdziłem, że fajnym pomysłem, żeby był jakiś prezydent Francji, który się nazywa de Gaulle po de Gaulle. No i go wstawiłem. Problem jednak polega na tym, że on oczywiście nazywał się inaczej, bo się nazywał Jacques de Gaulle. Proszę? Ale zdaje się, że istnieje statek de Gaulle. Tak, ale, ale teraz to jest ten de Gaulle. A u mnie się nazywał Jacques de Gaulle i zapytano mnie, czy przypadkiem nie powinien się nazywać inaczej. I faktycznie uznałem, że powinienem był to zmienić, bo inaczej wyszłoby na to, że nie wiem, jak się nazywał de Gaulle, a się strasznie nakombinowałem, żeby mieć kogoś, kto... Tak, no, oryginalnego się nazywał de Gaulle. Mój się nazywał Jacques, bo nie był tym samym de Gaulle'em, tylko de Gaulle'em prezydenta Francji z 2120. To była taka rzecz. W dwóch miejscach musiałem zmieniać przebieg akcji, dlatego że jeden z moich testerów stwierdził, że pomysł jest fajny dla czytelnika, ale przeciwnik głównych bohaterów nie ma siły, żeby nie przewidział tego rozwiązania. I co, trzeba było 100 stron wykasować? Trzeba było wykasować ze 30 stron. To zmienić, bo faktycznie to jest rzecz, której... Bo ja się z tego strasznie czepiam. Ja jestem osobą, która się dużo czepia. Sam siebie. Siebie, ale też książek innych, które czytam. Jedną z rzeczy, która mnie strasznie irytuje, to jest właśnie to, że bohater zaskakuje swojego oponenta, zwłaszcza w bitwach, bo ja lubię czytać o bitwach, rozwiązaniem, które zasadniczo nie powinno być zaskakujące dla szczególnie dowódcy, szczególnie w takich czasach. No nie powinno być nowatorskie po 30 latach wojny prowadzonej w ten sposób, w żaden sposób. No i dokładnie w tą samą pułapkę sam wpadłem, w związku z tym jak tylko dowiedziałem się, że muszę ją poprawić, to zacząłem ją poprawiać dość gwałtownie. I na szczęście udało się. Na szczęście byłem jeszcze na tyle wcześniej, że w głębi książki, że byłem w stanie to poprawić tak, że nie było widać, że musiałem poprawiać. Rozumiem. A jak to z Gambitem było w takim razie? Bo ta pierwsza powieść, no to autor stara się, żeby była dopieszczona w każdym szczególe, a teraz jak pan tak czyta ten Gambit, pozmieniałby pan inaczej troszeczkę? Bym go napisał. Całkiem? No nie. Może nie, no nie całkiem. Miałby tą samą fabułę ogólną, ale napisałbym go zupełnie inaczej. Choćby dlatego, że Gambit, kiedy on zaczynał, kiedy skończyłem go pisać i wysłałem go do wydawnictwa, to był to zbiór opowiadań. Ja miałem wtedy taki pomysł, żeby napisać opowiadania, zbiór opowiadań, którego bohaterem jest operacja wojskowa tak naprawdę. W związku z tym on jest od różnych stron do niej podchodzi. Różne postacie się wypowiadają po jednej, po drugiej stronie. Ale czego nie wiedziałem wtedy, zbiory opowiadań raczej nie są jakoś super dobrym hakiem handlowym, zwłaszcza przy debiutantach. Więc dostałem informację, że tak, to jest w ogóle i fajna operacja wojskowa i pisanie jest okej, ale gdyby się dało to przetworzyć na powieść, to byłoby nieźle. W związku z tym ja siadłem.
I co, znowu trzeba było coś wykasować? O, masę rzeczy, bo kiedy już ułożyłem fabułę tej powieści, która miałaby tam być, w sensie musiałem ją przełożyć wtedy na jeden zestaw bohaterów tak naprawdę, przede wszystkim, to, no to część tych rzeczy się przestała kwalifikować, więc musiała wylecieć. Musiałem dopisać za trzy kawałki, które jak gdyby uciąglają akcję, no bo jeżeli już mam jedne postacie konkretne i opowiadam ich dzieje, to ja nie mogę przeskoczyć ważnych wydarzeń. Mogłem to robić wcześniej, to znaczy mogłem powiedzieć, tu jest opowiadanie, kiedy bohaterowie, nie wiem, zbliżają się do swojego celu i coś się tam dzieje. Potem jest opowiadanie z innego punktu widzenia, które całkowicie w ogóle wyklucza tą ich akcję, znaczy nie wyklucza, tylko nie uwzględnia ich akcji. Ona nie jest elementem tego opowiadania, a potem już opowiadanie później. To się dało, ale teraz jak piszę cały czas o tych bohaterach, to gdybym przegapił to, że oni zrobili coś ważnego, to byłoby to takie trochę nieeleganckie. Więc tu musiałem to wywalić, to dopisać. Powstała z tego powieść, ale tą strukturę zbioru opowiadań widać w tej powieści. Mhm. Zresztą, no ja ją widzę na pewno, a nie tylko ja. Więc prawdopodobnie próbowałbym to w jakiś sposób wyciągnąć, bo to jest wbrew pozorom istotne. Znaczy, nazwijmy to estetycznie i technicznie ważne, żeby powieść miała strukturę powieści. Pewnych wątków nie trzeba domykać na przykład co chwila, a przy opowiadaniach trzeba wątki dociągać do końca, żeby sprawa była zamknięta. Tutaj dałoby się nieco wyciągnąć, nieco rozbudować, no pewnie inaczej bym to zrobił dziś. A proszę powiedzieć, czy wtedy, kiedy był pan debiutantem, trzeba było się dużo napukać do drzwi wydawnictw, żeby udało się Gambit wydać? Jak to wyglądało? No trochę tak, zwłaszcza, że Warbook, który jest moim wydawcą obecnie, a który przyjął Gambit, nie był wydawnictwem, który zajmował się fantastyką w ogóle na początku. To jak to się stało, że akurat wydałem pana? Ja się zdołałem odbić od kilku wydawnictw wtedy. W jednym uzyskałem wtedy akceptację, przy czym termin wydania był chyba 2 lata, albo nawet więcej trochę, w wyniku czego ja dostałem taką informację, że może lepiej być czujnym. To był taki czas, że to może faktycznie nie był. Wtedy warto było się zastanowić. To nie było złe wydawnictwo. Natomiast ja się bałem, że po prostu trafię do zamrażalnika, i wtedy dużo wydawali. I ja na tego Warbooka trafiłem stosunkowo przypadkiem. Nie żałuję zdecydowanie, ale faktycznie to był, oni wtedy wydali, z fantastyki to wtedy wydali Marcina Czyszewskiego. Tam była taka powieść, wrzesień 1939.pl, tak, kompel, dziękuję bardzo. I ona była faktycznie na podróży w czasie. Jest taki cały, zauważyłem, linia książek, który polega na tym, że współczesne wojsko trafia do przeszłości i sobie świetnie radzi. No i to była jedna z tych powieści. Ona miała zaletę niewątpliwą tą, że za tym stała jakaś intryga. Faktycznie za tym trafieniem. A to przyznam, że więcej niż na przykład w swoim czasie była taka seria, która nazywała Wybór broni, Wybór celów i Wybór czegoś tam jeszcze. Gdzie nie ma tego. No, przynajmniej nie ma w pierwszym tomie w ogóle oznaczone. W każdym razie to była cała fantastyka, którą oni na wtedy wydawali. A oni generalnie pisali, a Warbook generalnie wydawał książki o żołnierzach. Najlepiej, żeby to byli polscy żołnierze, najlepiej, żeby sobie dobrze radzili. Więc, ale szef wydawnictwa był człowiekiem, który wcześniej pracował, zdaje się, w Pruszyńskim. I lubił fantastykę prywatnie, jako osoba, bardzo. I nawet się rozglądał za tym, żeby jakąś fantastykę może wybrać, jakąś militarną. Wtedy tej militarnej fantastyki było polskiej mniej. Ona tak rozkwitła trochę później. Wtedy był chyba tylko z takich liniowych pisarzy, to był chyba Robert Schmidt. On wtedy wydał tą Apokalipsę Pana Jana. No i ja tam akurat trafiłem dokładnie jak szef wydawnictwa Sławek Brudny się zastanawiał, co z tym zrobić, z tym faktem, żeby chciał wydać jakąś fantastykę. I w związku z tym, zgodnie z odwieczną prawdą, że szczęście jest najważniejsze w życiu pisarza, no to ja się dokładnie trafiłem w ten moment. To szczęście zadziałało, dostałem te uwagi, być może warto ujednoliczyć postać, zrobić z tego powieść. I to faktycznie były dobre rady, to tak trzeba uczciwie przyznać. Aczkolwiek
to było 10 lat temu i prawdopodobnie, jak już powiedziałem, zrobiłbym to dzisiaj inaczej, w sensie nie wydawałbym się gdzie indziej, tylko inaczej bym przetworzył te opowiadania na powieść, skoro już bym wiedział, że to ma być powieść. No i Gambit trafił do sprzedaży, byłem strasznie zachwycony tym, że no, jest, trudno jest opisać uczucie człowieka, który trzyma własną książkę w rękach i otrzymał umiarkowane recenzje. W sumie niezbyt entuzjastyczne, ale też nie został określony jako książka zła, ale też no, tak gdzieś po środku linii. No ja uznałem, że to jest tragedia, bo naturalnie jak każdy początkujący pisarz byłem absolutnie przekonany, że stworzyłem dzieło wybitne, które teraz wszyscy będą przez 20 dalszych lat dyskutować wyłącznie. Genialne, nie bójmy się. Tak, tak, dokładnie tak uważałem. Dokładnie tak uważałem, myślę, że jesteśmy w stanie się porozumieć. No nie było to dzieło genialne, niestety. Wtedy uważałem, wtedy byłem odosobniony być może w tym podejściu. Ale wydawca stwierdził, że to nie jest źle, no, recenzje są jakie są, ale sprzedaż mamy dobrą, więc może drugi tom. No i wtedy już wiedziałem, że mam stopę w drzwiach. I jak siadłem do drugiego tomu, to rozpisałem sobie wszystko do ostatniego. To znaczy nie dokładnie każdą akcję, która się dzieje, bo to pracuje, ale gdyby etapy tego, co się ma wydarzyć i na czym się ma powieść skończyć. Wtedy już wiedziałem, co będzie. I wiedział pan, że będzie 7 tomów. Nie, wiedziałem, jakie są etapy, nie wiedziałem, jak dokładnie to potnę na tomy. Tak naprawdę. Była jeszcze w swoim czasie taka, toczyłem wewnętrzną walkę, czy nie dać jeszcze jednego, który będzie gdzieś pomiędzy 6 a 7, ale ona była, kiedy pisałem 5. To, więc kiedy kończyłem 6, to już wiedziałem, że 7 będzie ostatni. Ja już pisałem 6, tak naprawdę wiedziałem, że 7 będzie ostatni. I no i dalej to już poszło. Przyznam, że ja tam, moim poważnym problemem było to, że ja tam przede wszystkim, no, ponieważ piszę o żołnierzach, a sam nie jestem żołnierzem, to dużo wiedzy, którą mam, mam z rozmów z żołnierzami. A ponieważ starałem się, żeby to, no żeby to nie była książka o tym, jak bohater idzie i strzela, to dużym wątkiem jest to, jak się w żołnierzu, z czasem, kiedy on jest długo na wojnie i jeszcze w dodatku ma coraz większą odpowiedzialność, jak się w nim zacierają te wszystkie linie pomiędzy jego początkową moralnością, a tym, że on musi wykonać zadanie. I przyznam, że prawdziwą ulgę tak naprawdę poczułem, jak zacząłem trafiać na spotkaniach zresztą, na żołnierzy, którzy mówili, że mniej więcej faktycznie może to tak wyglądać. Więc wiedziałem, dobrze, to jest ten moment, którym no, ja nie będąc żołnierzem siłą rzeczy opisywałem fragment, który dla mnie był teoretyczny, sztuczny lub też był relacją osób trzecich i jakoś to poszło. A na spotkaniach autorskich żołnierze też się pojawiali? No, punktowali pana? Wśród czytelników fantastyki jest bardzo dużo różnych ludzi, w tym ludzie, którzy są w wojsku naturalnie. I ja mam... No, przynajmniej jeden z nich jest człowiekiem, który mi przegląda teksty, no ale też jest przynajmniej kilku, o których wiem, że są, to znaczy, że istnieją. Ostatnio zresztą na Pyrkonie, o którym wspominaliśmy, wypisywałem dedykację, która się zaczynała od dla podpułkownika. O, proszę. Miała ciąg dalszy oczywiście, bo ten podpułkownik miał też imię i nazwisko, no ale to jest... No i życzenia, że będzie generałem. Był podpułkownik, który już generałem raczej nie zostanie. Źle mu pan życzył. Nie, po prostu chyba już nie mierzy w dalsze wspinanie się po karierze, po drabinie kariery wojskowej. Panie Michale, niech pan powie, a jaka była recenzja pana taty, jeśli chodzi o Gambit? Bo to tata pana zaraził miłością do fantastyki, dlatego o to pytam, prawda? Oczywiście, że tak. Powiedział, synu, świetnie, albo synu, o, jeszcze musisz się dużo nauczyć? Nie. W którą stronę on unika, bardziej? Znaczy, mój drogi ojciec jest osobą o stonowanych opiniach. W związku z tym raczej na świetnie liczyć nie mogłem w ogóle od startu, to znaczy nawet gdyby uznał, że tekst jest świetny,
to by tego nie powiedział, przynajmniej nie w ten sposób. Ale wiem, że czyta te książki i co jakiś czas wspomina o jakichś elementach, które mu się podobało. Uważam, że to jest już dobry wynik. Ale przy żadnym tomie jeszcze nie było świetnie? Świetnie, synu, skończyłeś. Nie. Inaczej. To jest raczej tak, że jemu się może podobać i to nie ma problemu, żeby powiedzieć, że mu się podoba jakaś scena, ale on jest dokładnie takim samym marudą jak ja. W związku z tym generalnie wiem, że no, przynajmniej daje mi to zrozumienie, że odbiór jest pozytywny, w niektórych miejscach bardzo. I kibicuje mi i nie uważa, że jestem zakałą na polskim rynku fantastyki, więc uważam, że mu się podoba, ale raczej nie. Byłbym zaskoczony, gdyby zaczął chodzić i mówić, synu, to jest świetne, ponieważ zwykle tak nie robi. Nie robił tak. To byłoby podejrzane. Byłoby to wręcz podejrzane, tak, ponieważ nie robił tak nawet wobec Tolkiena. W sensie nie, bo też nie rozmawiał z Tolkienem, ale o tym, o Tolkienie też tak nie mówił, to uważam, że jestem w bezpiecznej strefie. Kiedy jest w swoim naturalnym stanie mówienia pozytywnych rzeczy, ale bez przesady, którą bym uznał za podejrzaną. Prowadzicie czasem razem prelekcje, prawda, z tatą? Tak, uwielbiam prowadzić prelekcje z moim ojcem, ponieważ on jest osobą z niezwykłym poczuciem honoru, bardzo błyskotliwą i dzięki temu ci ludzie na te prelekcje przychodzą, którzy być może na samego mnie mogliby nie chcieć przyjść. No, a we dwóch zawsze... Fałszywa skromność, gorsza od faszyzmu. Problem polega na tym, że jak mamy je rozdzielone, to wyraźnie widzę, że tych ludzi jest mniej, więc ja mam poparte, ona jest poparta danymi. Natomiast poza tym też ja wolę prelekcje, jak prowadzę z kimś, bo można się jak gdyby wymieniać rzeczami. Kiedyś mieliśmy taki pomysł, że będziemy prowadzić prelekcje o wielkich bitwach i każdy będzie reprezentował jedną stronę. Ostatecznie nie wyszło to do końca tak, jak planowaliśmy, ale myślę, że... I kto przegrał pod Grunwaldem? Nie, no pod Grunwaldem przegrał ten, kto przegrał. To nie jest tak, że my mamy zmieniać tą historię, mamy opowiedzieć, jak było. Nasz, no nie, o wielkiej bitwie, akurat Grunwaldu nie mieliśmy, mieliśmy Hannibala, bo on miał same fajne bitwy. Właśnie mieliśmy bitwę Hannibala, to była prawie 3-godzinna prelekcja, bo Hannibal miał to do siebie, że każda z jego bitew mogłaby być materiałem do oddzielnej książki fantasy, w której jest bitwa. Bo on miał trzy takie dość istotne bitwy do Cannes. Miał bitwę przy rzece, bitwę nad jeziorem, to się Trasimene nazywało, i bitwę pod Cannami, i one każdą z nich wygrał trikiem i każdą innym. Potem jeszcze wyprowadzał wojska z oblężenia i też wygrał to trikiem i też innym, też różnym od pozostałych. I wreszcie miał bitwę pod Zamą, gdzie przegrał. Ale co zabawne, Scypion Afrykański pokonał go dokładnie tą samym manewrem, którym on pokonał Rzymian, może nie pod Cannami, ale zwykle. Oskrzydleniem kawalerii. I zresztą to tej samej kawalerii, bo to był czas, kiedy to Rzymianie się dogadali z Nubijczykami. To była ta słynna prelekcja, na którą niektórzy przyszli, bo myśleli, że chodzi o innego Hannibala, tak? Dokładnie to jest ta. Tak, to już dużo o niej słyszałam. Coś, jakiś problem z mikrofonem? Nie, no działa. Mówi, działa. Tak, to ona też była trochę za długo. Myśmy taką Nelsonię. I mieliśmy taką bitwę o Midway. No, o tych bitwach mieliśmy trochę. Mieliśmy o Verdun. Ale to dlatego, że to była pochodna tego, że tata pojechał na wakacje do Francji i zobaczył te pola bitew z I wojny światowej. I to są w ogóle szokujące rzeczy. No bo to nie jest pole bitwy, tylko pole cmentarz. Dokładnie. Tam Francja ma całą taką strefę, zone rouge to się nazywa, w której jeszcze nie rozminowali do końca od I wojny światowej. Są ciągle jakieś tam nie tylko miny, ale też i niewybuchy artyleryjskie, bo przecież tam my się o I wojnie światowej niewiele uczymy tak naprawdę, no bo rola Polski była umiarkowana, a tradycja polskiego nauczania historii po czasach, powiedzmy, Rzymu jest już taka, że uczymy się tam, gdzie miało to jakiś wpływ na Polskę. No, I wojna światowa miała wpływ na Polskę, oczywiście,
ale jakoś jest przeskakiwana. No, właściwie na jednej lekcji polskiej, jednej lekcji historii się ją przerabia w całości. A szkoda, jest doskonała lekcja dla ludzi, którzy za bardzo lubią wojnę. To jest to dość przerażające, zwłaszcza jak człowiek potem czyta o takich ofiarach jednej bitwy pod Verdun albo jakiejś tam Gallipoli. I nieprawdopodobne są to i liczby, i sytuacja. Panie Michale, jeszcze pana zapytam o dom rodzinny i o tatę, jeśli pan pozwoli, bo na takich prelekcjach zwykle przedstawiają, prawda, prelegentów, tych, którzy będą opowiadać. Czy zdarzyło się, że przedstawiono pana tatę jako ojca tego pisarza? Nie. Nigdy, ale to jest nic dziwnego, bo po pierwsze zasługami życiowymi mojego ojca jest dużo więcej niż tylko bycie moim ojcem. On ma mnóstwo własnego dorobku i szczerze powiedziawszy, ja trochę w pewnym momencie zacząłem cieszyć się, że w wyniku tego, że napisałem książek, ja przestałem być przedstawiony jako syn mojego ojca. Ale... Bo to może być deprymujące. No, powiedzmy, że osiągnięcia mojego ojca rzucają długi cień i trudno spod niego wyjść, ale też jestem z nich bardzo dumny. To znaczy, no, niewiele się przyłożyłem do osiągnięć mojego ojca, oczywiście, ale ja przyznam, że jestem... Szalenie wyciągnąłem długą słomkę w loterii ojców. Ja gdzieś przeczytałam, że pan uczył się czytać na Władcy Pierścieni. Na Hobbicie. Bo to było tak, że mnie tata czytał Hobbita. Mało miałem w każdym razie, nie pamiętam ile dokładnie. Ja już umiałem czytać, no ale Hobbit to była grubaśna książka z mojego punktu widzenia. Więc on ją przeczytał całą, mi się strasznie spodobała. I chciałem, żebym ją przeczytał znowu. On powiedział, że nie i mam sobie sam przeczytać. W związku z tym zacząłem ją sobie sam czytać. I muszę powiedzieć, że to był dla mnie szok. I to negatywny. Ponieważ ja pamiętałem z tego czytania Hobbita przez mojego ojca głównie te sceny no, akcji, że tam pająki były, że Gollum, że gobliny gonił, że smok. I zaczynam czytać tego Hobbita i tam pierwsze 30 stron... Dla sześciolatka 30 to jest mnóstwo czasu. To on tylko siedzi u siebie i częstuje krasnoludy jedzeniem. I oni śpiewają jakieś piosenki i nic się nie dzieje. Dopiero trole pojawiają się później, kawał drogi dalej. I na początku w ogóle to przeskoczyłem. I to potem poznaję, że się powoli starzeje, że teraz zarówno we Władcy Pierścieni, jak i w Hobbicie są moje ulubione fragmenty w ogóle. Zresztą w Jacksonowym filmie to jest najbardziej zachwycający fragment, kiedy widzimy, że Bilbo, który toczy swoje tam ustatkowane życie, które jest już właściwie ustawione do końca, no Hobbici tak mają, to nagle się orientuje, że tego wieczora do jego domu zapukała przygoda, ona gdzieś tam jest i on może pójść z tymi ludźmi, no, krasnoludami na drugi koniec świata i zmienić to swoje życie, albo może zostać. Ale to jest jedna noc, kiedy jego wszystko się może zmienić, albo pozostać tak, jakie było. No i idzie. I szczerze powiedziawszy, no to jest taka kwintesencja tego, o czym myśli czasem człowiek dorosły, że być może w którymś miejscu tam przeszedł na zwrotnicy w jakieś takie, w swoje obecne życie, a mógł w jakieś całkiem inne. Nie wiem, zostać motocyklistą, który jeździ po Kubie i tam pisze pamiętniki. Zresztą i to jest też mój ulubiony właściwie fragment, a w Władcy Pierścieni w zasadzie dopóki oni, ci hobbici nie docierają, powiedzmy do Brie, to też jest dobrze, kiedy oni się tam poruszają, potem tam się są pierwsze te informacje o tym, że to może być niebezpieczne, oni się przeprowadzają w inne miejsce, dobrze się to czyta w zasadzie. Później to już taka akcja. Pan czytał Hobbita dzieciom swoim? Tak. Tak, jak najbardziej. Nawet chyba szybciej niż tata czytał mnie. Potem przeczytam, musiałem czytać drugi raz, bo... Tak się spodobało. Niektóre fragmenty. Co zabawne, dokładnie tak samo jak u mnie. Te już bardziej bojowe. Tam uciekanie przed goblinami, Gollum, Beorn, Mroczna Puszcza, tak. To w tym miejscu to już było dobrze.
A tak z ciekawości, ile panu zajęło czytanie Hobbita, jak miał pan te kilka lat? Miałem kilka lat, nie pamiętam. Długo chyba, ale też miałem więcej czasu, więc ja w zasadzie mogłem siedzieć i czytać przez cały czas, którego nie poświęcałem na wtedy zerówkę. Mhm. Chyba zerówkę. No właśnie, a teraz kiedy pan siada do pisania, to czyta pan też innych autorów? Czy istnieje taka obawa, że nie wiem, będzie się pan nimi tak nawet nie chcąc za bardzo inspirował? To jest trochę łatwo, bo jestem marudą, jak już powiedziałem parę razy. Mam to po tacie, w związku z tym mam dokładnie ten sam zyski problem. Na ogół to, co czytam, myślę sobie, ha, ależ przecież dało się to napisać inaczej. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie tak wielu ludzi pisze w Polsce militer SF, albo w ogóle SF tak naprawdę. Oni się pojawiają, ale w tej chwili nie w tą stronę jest przechylona, nazwijmy to, szalka mody pisarskiej. Fantazy zeżarło, zeżarło fantastykę. Nie zeżarło. Fantazy w tej chwili ma, nie wiem, takie klasyczne fantazy ma kilku pisarzy. Tak naprawdę to, co nas wyżera, to są te wszystkie urban fantazy. Steampunk czasem. To są w tej chwili kierunki, które idą. Ale po pierwsze SF wraca. Się pojawia sporo dobrych tekstów SF. Po drugie ten steampunk i to urban fantasy, no mimo że ja na nie narzekam, bo zeżera rynek, to jednak to nie są złe teksty. Ja ich po prostu nie piszę, bo nie umiem. Tam nie umiem. Nie chcę. Mam co pisać. Ja już obiecałem czytelnikom, że ja skończę swoją serię i nieelegancko byłoby napisanie powieści jakiejś innej w tym czasie. Ja sobie zbieram gdzieś tam z boku i mam notatki, spokojnie wezmę się za nie później. W każdym razie, ale to w szczególności oznacza, że tam mało jest takich pomysłów, które mogłyby mi bezpośrednio posunąć inspirację. No bo umówmy się, urban fantasy, nawet bardzo dobry urban fantasy o magach mieszkających w Londynie, to myślę, że nieszczególnie mi wpłynie na twórczość. Natomiast czasem można wyłapać elementy, jak ludzie podchodzą do opisu, jak do stylu, jak do dialogów, to jest przydatne, ale to są umiejętności techniczne. Mhm. I tutaj pisarze od siebie bardzo, może nie zżynają, ale raczej no, uczą się, no bo jak się nauczyć pisać inaczej niż czytając? No, i ja nie ukrywam, że też prawdopodobnie mój styl pisarski jest konglomeratem stylów, które podchwyciłem czytając książki, słuchając książek, rozmawiając z innymi pisarzami. No tak, to jest normalne, nasiąka się literaturą, którą się czyta. Panie Michale, już wiemy tak, wiemy, że teraz pan czyta rano, pisze rano, przepraszam, a nie nocą jak kiedyś. No to w takim razie proszę zdradzić, no bo w takim razie ma pan czas na czytanie nocą. Nie, nocą śpię. Jak ja teraz już, ponieważ ja wstaję o 5, to już nie mogę o 2 się kłaść. Ja teraz grzecznie się kładę przed 11, jak wszystko dobrze idzie, żeby mieć te 6 godzin snu przed tą 5, a potem muszę się obudzić, doprowadzić się do jakiegoś porządku tam naprzemiennie przekleństwami, kawą i porannym cukierkiem, którego stwierdzam, mam zawsze zapas, żeby sobie jednego cukierka zjeść rano, który jest moim dopalaczem cukrowym. I on mnie budzi, następnie to pijam to kawą. To jest zamiast śniadania, czy nie? No śniadanie im później, ale ja wtedy nie mam czasu na robienie śniadania. Wstaję, wypijam tą kawę i siadam do pisania, kończę właśnie na 7:30 i wtedy myk, przechodzę dalej. No, ale na szafce nocnej na pewno coś, jakieś książki u pana leżą, bo ja tak usilnie próbuję od pana wyciągnąć, co pan czyta, jakich innych autorów, może pan nam coś poleci. No. Nie, no to trzeba było od razu zapytać. Czyli lista będzie długa, tak? Nie, no ja staram się, moje czytanie jest naprzemiennie czytaniem rzeczy, które polecą mi inni z bieżących. Ostatnio na przykład czytałem, i to jest chyba taka długa seria książek bieżących, ponieważ Śląski Klub Fantastyki, do którego należę, ma taką nagrodę, która się nazywa Śląkwa. I ta nagroda jest przyznawana co roku w 3 kategoriach: twórca, fan i promotor. Kiedyś to się nazywało wydawca roku, ale rozszerzyliśmy do promotora, bo tak naprawdę pojawiło się sporo osób, które formalnie nie było wydawcami,
a jednocześnie nie spełniały kategorii fana. Promowali fantastykę, ale jako część swojego biznesu na przykład. Wydawali bardzo dobre gry planszowe, albo nie wiem, w swoim czasie promotorem były grupy LARPowe, które komercyjnie robiły LARPy, to były świetne LARPy. Więc, ale w szczególności w tych twórca roku jest zwykle dużo pisarzy. No, jak oni są nominowani, no to i trzeba na nich zagłosować, no to trzeba przeczytać. Trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, na co się głosuje. No i w wyniku czego ja stałem się nieco bardziej na bieżąco w literaturze najnowszej. No, teraz ja teraz kończę poleconego mi przez kolegę Webera. Moim następnym jest Nadrabianie Gaimana. Mhm. Gaiman jest takim pisarzem, co jak napisze powieść, to generalnie jest mała szansa, że naprawdę coś się na niej straci na przeczytaniu. Bo ona może podobać się komuś bardziej lub mniej, ale jest bardzo mała szansa, że będzie mu się nie podobać. On ma taki bardzo poetycki język, on bardzo ładnie i magicznie potrafi opisywać rzeczy. Się zakochałem w Nigdzie bądź u niego. I tak. Tak, Karolina. Ja teraz mam przed sobą Ocean na końcu drogi. Ale Księga Cmentarna, przecież Gwiezdny Pył, miała ekranizację bardzo dobrą zresztą. Zresztą Nigdzie bądź też miał ekranizację, chociaż serialową. I to jest mój zagraniczny pisarz, którego obecnie będę nadrabiał. Na Pyrkonie polecono mi coś, co jest właśnie militarną space operą. Nazywa się to Expeditionary Force i ma 3 tomy chyba już wydane po polsku, a w ogóle więcej. I spojrzę na to. Zwykle staram się, jeżeli trafię na jakąś właśnie taką militarną space operę, przesłać jeden tom i zobaczyć, co będzie. Mhm. I jak mi się podoba, to słucham następnego, a jak mi się nie podoba, to przechodzę gdzie indziej. Ale staram się mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. I chyba jak dotąd najlepszym strzałem była Głębia Marcina Podlewskiego, z wszystkich, które tak trafiłem. Co mamy jeszcze? Mam jeszcze chyba gdzieś tam zachomikowanego jednego Zajdla do przeczytania. Bo nie wszystko mam zaliczone tam. Mogę sobie sprawdzić po prostu, bo ja tutaj mam taki katalog, który... A już wiem. I z rzeczy... Ma pan katalog tego, co ma przeczytać w najbliższym czasie, tak? No, na przykład sobie oznaczam na Storytelu te rzeczy, które słucham, te rzeczy, które czytam już niekoniecznie, ale to na ogół są rzeczy, które mam i jedne słucham, drugich czytam. Drugie czytam, bo słucham wolniej niż czytam, kiedy już się za to zabiorę, no bo muszę nadążyć, znaczy lektor musi nadążyć za mną, bo jednak słuchanie na głos jest wolniejsze niż czytanie. Ale w swoim czasie pojawił się taki serial, który obejrzałem z dużą przyjemnością, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu w ogóle, bo nazywał się Cień i Kość. I okazało się, i serial był świetny, właśnie ja go tak... Siadłem do niego, no dobrze, dam mu szansę, a potem go wciągnąłem w 3 dni chyba. Mm-hmm. Na szczęście miałem wolne, więc mogłem to zrobić. I on okazał się być ekranizacją. Znaczy, może to nie było dla nikogo zaskoczenie poza mną, bo ja nie znałem wcześniej tych książek. I stwierdziłem, że zobaczę, jak będzie. Zapytałem znajomych, jedna osoba czytała, powiedziała, że w sumie tak, chociaż ten serial fabularnie zrobił różne rzeczy z tą książką, a kluczowe jest to, że chyba zestalił pierwsze 2 tomy, a może i 3. Bo tam są chyba 3 wątki ciągnięte w serialu, a tylko jeden z nich jest w tym pierwszym tomie, no ale zobaczę. Serial mi się podobał, w tym samym autor zdecydowanie zasłużył na to, żeby dać mu szansę, bo w sumie czemu nie. Gdzieś jeszcze na mnie czekają Rzeki Londynu. To jest taka powieść. W sumie urban fantasy, więc... Czyli szafkę nocną ma pan dużo, skoro tyle rzeczy czeka na pana. Nie, ja jestem sprytny, ja trzymam rzeczy na regale i staram się pamiętać, w związku z tym, to daje mi 2 rzeczy. Po pierwsze, rzeczy nie zwalają z szafki nocnej na podłogę, a po drugie, ja mam szansę zapomnieć któregoś z tych tytułów i twierdzić, że już kończę swój stosik wstydu, bo nie pamiętam, co się będzie działo. Zresztą teraz są...
powieści nominowane do Zajdla, nie? No i też trzeba je przeczytać, bo biorę udział w akcji, przynajmniej zamierzam w tym roku wziąć udział w akcji Zew Zajdla, który polega na tym, że się czyta wszystkie nominowane powieści, a potem dokonuje opowiadania. I opowiadania też, a opowiadania przynajmniej mam większość przeczytaną, nie? czyta się w każdym razie wszystko, czasu jest dużo, bo do listopada, i potem się dokonuje świadomego wyboru. To, co jest, to się uważa najlepsze, się głosuje. No, więc jest to dobre, akcja jest bardzo fajna i bardzo dopinguje do czytania tych wszystkich książek. Ja przynajmniej w paru miejscach się natknąłem na takich, na takie teksty, których bym pewnie nie przeczytał sam. I byłbym nawet skłonny z tego powodu nie zagłosować na daną kategorię w ogóle w Zajdlu, bo na przykład za mało rzeczy miałbym przeczytane. No ale jak już jest metodą gamizmu w życiu, jak już pojawiają się okienka, które można zaznaczyć, pojawiają się osiągnięcia, które można mieć, to nagle człowiek zaczyna wkładać w to wysiłek, więc przynajmniej nie żałuję. To... A kiedy będzie wiadomo, czy jest pan laureatem? Na Polkonie, który jest, znaczy na Polkonie, który w tym roku jest na Imladrisie, który jest w Krakowie i w listopadzie. 11-13 To jeszcze troszeczkę. Dziękuję, jeszcze mnóstwo czasu. Mhm. Ale jak już, jak pani sama zauważyła, że napisałem, jest to grupa śmierci i ja jestem bliski pewności, że raczej wygra kto inny. Jakbym miał kogoś obstawiać, to prawdopodobnie ja, nie Kańto. Ale to nie też, to nie jest tak, że ona jest zdecydowanie przed wszystkim, są naprawdę dobre teksty w większości. Ubolewam, bo wolałbym mieć same słabe teksty i mnie. Wspomniał pan o ekranizacjach różnych powieści. Jak sobie myślałam, chciałby pan, żeby zekranizowano Algorytm wojny, czy bałby się pan trochę, że jednak filmowcy coś mogą popsuć? Albo obsadzić w roli wierzby nie tego, kogo pan by chciał. Właśnie na pewno to by zrobili. Znaczy, oczywiście pytanie, czy pisarz chciałby, żeby wielki biznes zekranizował jego dzieło, to jest pytanie, czy pisarz chciałby ostatecznie zarobić górę pieniędzy na swoim pisarstwie, czy nie. No więc chciałbym. No więc chciałbym. Czy bałbym się, że mi obsadzą źle rolę inaczej niż sobie wyobrażam? Oczywiście. Czy uważam, że coś by zrobili inaczej niż bym chciał? Oczywiście. Co więcej, prawdopodobnie by zrobiono. Nie wiem, czy od razu powiem, czy to by wyszło tej ekranizacji na dobre czy na złe, bo może się okazać, że ktoś miał lepszy pomysł niż ja. Ale doświadczenie z ekranizacjami mówi, że im człowiek jest większym fanem oryginału, naturalnie jestem swoim największym fanem, to tym bardziej jest zawiedziony ekranizacją. Więc... Ale z drugiej strony mógłby przy nakręcaniu Gambitu mógłby pan poprawić to, co pan uważa, że było zrobione źle. To prawda, ale spora część z rzeczy, które uważam, że było zrobione źle w Gambicie, są kwestiami, nazwijmy to, książkowo-technicznymi. To znaczy, inaczej bym pociągnął wątek, wiedząc, że mam więcej miejsca. Prawdopodobnie nie wiem, czy ta moja poprawa, gdybym mógł napisać Gambit jeszcze raz i zrobiłbym to, miałbym napisany Gambit, i dał te dwa gambity tym hipotetycznym filmowcom, którzy po prostu rozbijają się pod tymi drzwiami, żeby go ekranizować, to nie wiem, czy te dwa gambity różne wygenerowałyby dwa różne scenariusze do ekranizacji. Bo nie wiem, czy te zmiany są w tych miejscach, które są istotne ekranizacyjnie. Ostatnią ekranizację, która faktycznie mi się podobała, mimo że byłem fanem, to był oczywiście Expanse. Ja jestem fanem SF, Expanse jest doskonałym serialem. A w przypadku Expanse z kolei serial się mocno rozmija, no może określenie mocno rozmija, ale serial się fajnie uzupełnia z książką. Tak, to prawda. W kilku miejscach uważam, że jest lepiej. Bo w Expanse problemem było to książkowym, że wyraźnie autorzy mieli problem z tworzeniem antagonistów. Ci antagoniści byli słabi. Oni się zrobili lepsi pod koniec, bo wyraźnie oni nabierali wprawy, ale oni byli tacy dość operetkowi. Ale w serialu tacy nie byli. Dość słaby antagonista z trzeciego tomu Expansa książki
jest moją ulubioną postacią w serialu. I więc jest to kapitan Ashford, który jest takim idealnym piratem przestrzennym, bardzo go lubię. I jest parę rzeczy, które uważam serial zwyczajnie zrobił lepiej. Ale on w tych miejscach kluczowych był wierny, jest w zasadzie jednym z pierwszych seriali, ostatnich, no, dwudziestolecia przynajmniej, SF-owych, w których faktycznie widać ten kosmos mniej więcej nie w takiej formie gwiezdnowojennej. Gwiezdne Wojny jak gdyby podłożyły podwaliny pod w ogóle filmowanie statków kosmicznych, okrętów i bardzo trudno się wybić z tego kanionu, w którym się jest. I próbowała to robić Battlestar Galactica. No ale Battlestar Galactica nowa była remake'iem starej Battlestar Galactica, tak bardzo mocno siedziała w tym kanionie z kolei. A Expanse podszedł do tego na świeżo i no bo miał też nowszy materiał i bardzo dobrze mu to na tym wyszło. Znaczy jeżeli miałbym komukolwiek polecić ekranizację, która fajnie pokazuje właśnie taki no, SF-owy konflikt zbrojny w kosmosie, to Expanse byłby chyba najlepszym wyborem. Panie Michale, no ale tu możemy się trochę pobawić i załóżmy, że dochodzi do ekranizacji pana serii, no i teraz obsada. Ma pan jakieś typy? Może państwo mają jakieś typy? Obsada. To przecież problem jest taki, kto by musiał zagrać ze względu na wymagania reżysera. Adamczyk, Żebrowski. No niech pan nie mówi, że jeszcze Karolak. Bez względu. Ja chciałem powiedzieć, że moja redaktor w ogóle miała teorię, że jedną z głównych postaci powinien zagrać Dorociński. I na początku się nie zgadzałem z tą tezą, ale po czym zobaczyłem go w kilku rolach i stwierdziłem, że to w zasadzie świetny pomysł. Więc to nie jest tak, że jestem całkiem obojętny na typowe wybory polskich reżyserów. Natomiast faktycznie, no, Żebrowski uważam, że jest mocno niedoceniany. Ja mimo wszelkich moich uczuć, które żywiłem do ekranizacji Wiedźmina, do serialowej polskiej ekranizacji Wiedźmina, uważam, że akurat on zrobił co mógł. Lepiej zagrał niż ten Anglik. Z całą pewnością dostał scenariusz i zrobił co mógł z tym scenariuszem. Wyraźnie widać, że to nie jest tak, że to był zły aktor. On robił, co się dało, żeby z tego scenariusza wyciągnąć jakąś postać. Polska Yennefer też jest to wiele, jakby to powiedzieć, bardziej. Tak, Yennefer mi się, Polska mi się Yennefer bardziej podobała, w sensie była lepiej zagrana. Z Jaskrem bym dyskutował, bo to były dwie różne postacie bardzo. To znaczy Zamachowski na młodzika nie wyglądał, a Jaskier książkowy wyglądał na młodzika, co jest wprost powiedziane. Na tam 30-latka wyglądał. Zamachowski wtedy nie wyglądał. To już wiemy, Dorociński, Żebrowski znaleźliby się w obsadzie. A postacie kobiece? Ja nie znam polskich aktorek prawie. Ja tego Żebrowskiego i Dorocińskiego wymieniłem, bo o Dorocińskim usłyszałem, poza tym grał w Gambicie Królowej. Tak, Rosjaninem. Tak. No, taka jest dola polskich aktorów w zagranicznym kinie. No w takiej produkcji to można by, zresztą, nawet Rosjanina. Rety, ten aktor, ten, który grał papieża. Adamczyk. Piotr Adamczyk grał w For All Mankind, zresztą też bardzo dobry serial, Apla, o podboju kosmosu, alternatywnej historii podboju kosmosu i też grał Rosjanina. I też bardzo dobrze. Przyznam, że byłem pod dużym, pozytywnym wrażeniem. Przy wszystkich historyjkach, które się opowiada o polskich aktorach, bardzo to ładnie. Mówi pan o tym serialu, z którym gra Sissy Spacek, tak? To ten, czy jeszcze inny? Mrugam bezmyślnie oczami, że dość mnie zrozumiesz, już nie wiem, czy gra w nim Sissy Spacek. Tam główną męską rolę grał człowiek, który grał w modyfikowanym węglu, ale nawet mimo tego, że potrafię go połączyć z tym serialem, to nadal nie wiem, jak on się nazywa. Ale też ładnie grał i generalnie to jest bardzo dobrze obsadzony serial, w tym Adamczykiem.
Ale to, ja w ogóle mam taką teorię, że my mamy bardzo dużo bardzo dobrych aktorów, którzy potem po prostu dostają do ręki 17. ekranizację książki telefonicznej i próbują coś z tym zrobić. Więc myślę, że ja w paru miejscach miałem tak przy Grze o Tron, ja byłem fanem książki i jak zobaczyłem część obsady serialu, to stwierdziłem, nie, no przecież to nie może się udać. Ale potem zobaczyłem tych ludzi w charakteryzacji i stwierdziłem, nie, w zasadzie to ma sens. Teraz widzę, że to zagra. Trudno mi oceniać po wyglądzie. Nie jestem wystarczającym profesjonalistą, żeby ocenić talent. Na pewno mam za małe rozeznanie w polskim kinie. Mhm. Więc myślę, że kluczowe byłoby, jaki byłby jednak scenariusz. No to, że aktor się trochę różni od tego, jak sobie wyobrażam postać, to jest pół biedy. Ważne jest, czy scenariusz będzie przynajmniej opowiadał tą samą historię, nawet jeżeli tak, to inną ścieżką, właśnie, przynajmniej, że to będzie film o tym samym. Tak, bo te seriale są czasami tak modyfikowane i zmieniane, że właściwie autor chyba czasami oczy przeciera ze zdziwienia, kiedy ogląda, prawda? Zdarzają się takie ekranizacje. No tak, znaczy nie byłem tym autorem, który oglądał, w związku z tym trudno mi powiedzieć o przecinaniu oczami, ale przynajmniej jako fan na pewno w wielu miejscach byłem zaskoczony, którędy scenarzyści poprowadzili historię. No ostatnio przy Wiedźminie przecież, który miał budżet, miał postaci, miał całkiem miał tą niezłą obsadę. No. Ja akurat lubię Henry'ego Cavilla, która Ciri była bardzo w porządku. Kalantę była inna, zdecydowanie inna, ale było to ciekawe ujęcie tej królowej. Natomiast historia była jakaś taka strasznie rozjechana, powiedziałbym. No bo to jest tak, kupujemy scenariusz, kręcimy co chcemy. Znaczy, zastanawiam się, czy to nie jest właśnie tak, że raczej kupuje się prawa do własności intelektualnej, kiedy już się je ma, no to się w tej własności intelektualnej robi własny scenariusz, który mniej lub bardziej przypomina oryginał. Ale ponieważ, no, mogę się tutaj mądrzyć, ale tak naprawdę się nie znam. Znaczy, nigdy ani nie ekranizowałem niczego, ani nie byłem ekranizowany, więc od żadnej z tych stron tego nie znam. Widzę tylko efekty jako widz. Panie Michale, skoro rozmawiamy o serialach i trochę odeszliśmy od pana książek, to ja zapytam, jestem ciekawa, czy pan ogląda serial, który ostatnio był bardzo promowany, Stranger Things. Oczywiście. Była premiera taka szumna. Ależ tak. To znaczy, przyznam, że nie jestem na bieżąco, bo jestem w połowie tego ostatniego sezonu, ale ja bardzo lubię Stranger Things. Mi się podoba. On uderza we wszystkie nuty nostalgii, które lubię, za filmami z lat 80. i jestem jak dotąd bardzo zadowolony. Mhm. Więc tak, ja się łapię na te rzeczy. Czyli nie obejrzał pan ostatniego sezonu tak ciurkiem, jak to niektórzy? Nie, bo każdy odcinek trwa półtorej godziny prawie. W związku z tym dla mnie, ja mam problem, żeby wygospodarować więcej niż półtorej godziny naraz na robienie czegoś i to, że już kiedy mam je, to poświęcam je w całości na obejrzenie Stranger Things i jest i tak pewnego rodzaju wyczynem z mojej strony. Ale faktem jest, że gdybym miał więcej czasu, prawdopodobnie bym to robił. Poszłoby ciurkiem. No pewnie tak. No, to w pewnym momencie człowieku następuje zmęczenie materiału, czy on musi coś zjeść, albo iść spać, ale generalnie tak. W jakimś filmie była taka scena, kiedy pojawia się postać drugorzędna, ale jednak i ona tak ledwo się trzyma na nogach i mówi, jestem po Grze o Tron, obejrzałem wszystkie odcinki. Odważna postać. Moja energia jednak przy Grze o Tron spadała z czasem. Panie Michale, czy poza serią, którą tutaj nam pan obiecuje, że lada moment, no może nie lada moment, ale za jakiś czas będzie można zobaczyć, jak się skończyła, pan jednocześnie na przykład pisze dwie zupełnie inne opowieści? Czy jak pan się skupi na jednym wątku, to drugi jest tylko ciągle pomysłem? Opowieści tak, powieści nie. To znaczy ja co jakiś czas mi się zdarza napisać opowiadanie jakieś, na przykład jednak
formalnie pisząc ostatni tom, napisałem to opowiadanie Ucieczka. Ja w związku z tym w trakcie mojej kariery pisarskiej mam popełnione trochę opowiadań, które są w różnych miejscach poupychane. Mam kilka... na opowiadanie musi mi przyjść pomysł do głowy, który potrafię jeszcze zamknąć w ramach opowiadania. Ja mam kilka takich, takich linii. Mam luźne opowiadania ze świata algorytmu, które są w tej chwili są w zbiorze Echa i prawdopodobnie będę chciał napisać drugi taki zbiór, bo lubię opowiadania i zaczynam dozbierywać pomysły, żeby go wypełnić znowu kompletny zbiór opowiadaniami. Mam takie kilka opowiadań, które dzieją się na Instytucie Naukowym i są raczej humorystyczne. I mam tak zwane opowiadania inne. To są wszystkie inne, które akurat wpadły na pomysł i napisałem. Ale inne, nie gatunkowe. Znaczy, nie, gatunek, ja piszę fantastykę, pozostaję póki co wierny temu gatunkowi. To on jest na tyle szeroki, że on mi pozwala powiedzieć właściwie co chcę, to znaczy o czym bym chciał, o czym bym chciał napisać, znaczy, jakakolwiek miałaby być myśl przewodnia mojego tekstu, jestem w stanie ubrać to w szafarz fantastyki, którą zwyczajnie lubię, swobodnie się tam poruszam w miarę. Uważam, że jest ciekawsza, no, skoro można opowiedzieć, nie wiem, historię o samotności, w której są smoki albo astronauci, to dlaczego robić to bez smoków i astronautów? Najlepiej jednocześnie. Jeźdźcie smoków, przecież tacy są McCaffrey, w zasadzie. No właśnie, a skoro mówimy o wierności gatunkowej, to na początku naszego spotkania padło nazwisko pani Ani Kańto, która i fantastykę, i powieści kryminalne też pisze. Nie miał pan takich pomysłów, żeby może skoczyć do innego gatunku, tak na jedną powieść? Niby, ale nie. To znaczy, mnie się zdarza mieć pomysł na przykład na powieść, która wydaje mi się, że byłaby niezłą powieścią kryminalną, ale tak naprawdę ja niewiele wiem o współczesnych kryminałach. Co może być wadą albo zaletą. To znaczy, no, być może łatwiej nie wpaść w pewne szyny jak gdyby gatunku, ale też z drugiej strony no, pewne rzeczy, które są oczywiste i jasne dla każdego, kto czyta kryminały, dla mnie mogą być odkrywcze, a to jest niebezpieczne. Ale niezależnie od tego, jakie mam pomysły, to jednak jeżeli chodzi o pisanie powieści, cała moja para idzie w pisanie algorytmu, bo jak gdyby obiecałem. Z chwilą, kiedy ktoś pisze sagę książkową, w pewien sposób zobowiązuje się wobec tych, którzy tą sagę kupują i którą chcą czytać, bo w pewien sposób jest to zobowiązanie, że tę opowieść się dokończy. Ci ludzie kupują kolejne tomy, zanim ja skończę, w pewien sposób napędzając mnie, ale oni tym wyrażają zaufanie, że w pewnym momencie ja dojadę z tą historią do końca i oni będą mogli ją doczytać. W związku z tym nie wychodzę poza opowiadania, jeżeli chodzi o pisanie w trakcie algorytmu wojny. A niech pan powie, a jak w świecie fantastyki przyjmowane są takie sytuacje, kiedy wspomniany też tutaj Remigiusz Mróz napisał powieści science fiction pod pseudonimem. Czytane są, krytykowane? No, czytane i krytykowane jak najbardziej, ale to każda książka, każda nowo pojawiająca się książka science fiction jest czytana przez kogoś i krytykowana, no teraz... Ale nie, chodzi mi o takie kolaboracje, kiedy się pojawia autor, który do tej pory był znany jako autor powieści kryminalnych, a nagle wskakuje w jakby w nie swoje buty, prawda? Czy wtedy jego twórczość jest tak mocno analizowana już w tym środowisku fantastyki? Znaczy nierzyczliwie. A w ten sposób... No nie chciałam tego powiedzieć. To znaczy, to jest tak, że ona na pewno, ktoś ją przeczyta, tak? Teraz bardzo zależy od tego, kto ją przeczyta jako pierwszy, bo to od niego wychodzą pierwsze polecanki lub nie. Na ogół oczywiście jest pewna pula ludzi, którzy dlatego, że to jest konkretny autor, którego oni personalnie nie lubią albo nie lubią jego twórczości. Na ogół jest taka grupa ludzi, ona jest różna dla różnych autorów oczywiście, no i oni będą bardziej surowi, a są tacy, którzy lubią tego autora i wtedy będą mniej surowi i to po jakimś czasie się uśredni. Generalnie dla mnie jako do odbiorcy fantastyki docierają jak gdyby cztery właściwie rodzaje sygnału.
Pierwsza jest taka, że jest książka, ona jest świetna. Pojawiła się książka, napisał, to jest świetne, warto przeczytać, weźcie, czytajcie, ludzie. Druga to jest taka, że pojawia się książka, jest groteskowo słaba. I wtedy czytacie na własne ryzyko, albo żeby się pośmiać, to też jest taka opcja. Trzecia jest taka, że pojawia się książka, no jest. I ten sygnał najczęściej jest przesyłany wtedy, kiedy jest to książka kogoś, kogo już znamy. To znaczy, w przypadku na przykład Remigiusza Mroza, no to jest książka, no można przeczytać, można sobie sprawdzić. Ktoś napisze, że mu raczej nie podchodzi, ktoś mówi, a w sumie całkiem niezła, jak na kogoś, kto dopiero wszedł w pole. Także tam. I są takie książki, a jeżeli to jest taka osoba, która się nie zna, to najczęściej te sygnały nie docierają w ogóle. Znaczy, mogą być książki, o których po prostu człowiek się nie dowie, bo one nie uzyskały żadnego uderzenia, jak gdyby, w środowisku. Pod tym względem znany autor ma łatwiej, bo taki Remigiusz Mróz, ja wiem, że on napisał książkę fantastyczną. Jest prawdopodobnie... Chyba nawet nie jedną, tak, jest cała pula autorów, którzy napisali książki, moim zdaniem, prawdopodobnie lepsze, o których nie wiem, bo ich wydawca ich za słabo rozreklamował, albo nie reklamował w mojej bańce, albo zwyczajnie... Tak, albo to są były to debiutanci, których... Tak. Albo to była nie znamy jeszcze. Albo to była taka książka średnia i ona przeszła w zasadzie bez echa, mimo że no, była lepsza od innych książek znanych ludzi. Pod tym względem ja miałem łatwo, bo jak ja zaczynałem pisać, no to ja miałem nazwisko. Co prawda nie było to nazwisko pisarza, ale było to nazwisko, które było w fandomie raczej znane. W związku z tym... To już zawsze coś. Tak. W związku z tym jak gdyby miałem przynajmniej względną nadzieję, że ta książka do ludzi dotrze i oni będą mieli szansę ją ocenić. Ale jest wiele ludzi, którzy nie ma tej szansy. W sensie, którzy albo liczą na błysk, albo na promocję, a wydawcy różnie podchodzą do promocji. I jest bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy piszą jedną książkę, a potem się jak gdyby zamykają, bo to przechodzi bez echa. To jest bardzo zniechęcające. Więc pod tym względem ja wiem, że miałem ułatwiony start bardzo. I ludzie, którzy przychodzą z innego pola, no są oceniani, oczywiście. No bo wszyscy są ciekawi, jak osoba, która ma naleciałości, na przykład jest z dramatopisarstwa, albo właśnie z kryminału, jak podejdzie do fantastyki. Oczywiście tym bardziej są skrupulatnie oceniani, im bardziej taka osoba mówi, że przecież fantastyka jest super łatwa, to proszę bardzo, zaraz napiszę bestseller. To wtedy ludzie są bardzo zainteresowani, jak to tym bestsellerem idzie. To, ale pod tym względem fandom jest dość przewrotny. To. A niech pan powie, no właśnie, skoro niektórym autorom fantastyki trudno się przebić, zdarza się, że nie wiem, na spotkaniach autorskich, czy na takich imprezach jak Pyrkon, nie wiem, przychodzą do pana młodzi ludzie i coś tam wciskają, żeby pan poczytał ich to, co oni napisali, bo wysyłają na przykład do pana? Nie. I chcą oceny. Znaczy, ale to być może to dlatego, że ja nie jestem jeszcze wystarczająco znany, w sensie... Był taki moment, kiedy Kuba Ćwiek zresztą opowiadał, że do niego czasem ktoś przysyła teksty z prośbą o cenę. To często bywają ludzie, których on ledwo znał i on się starał to robić, no bo Kuba skądinąd pamiętał, że on wysłał kiedyś teksty i dostał jakąś odpowiedź, więc jak gdyby starał się spłacać ten społeczny dług, tak, nazwijmy to, wobec fandomu. Ja parę razy spotkałem się z tekstami, które miałem ocenić, ale to na ogół byli ludzie, którzy mnie wcześniej znali. To znaczy takie, no słuchaj, miał, tak sobie tak, znamy się tak w ogóle od tam, nie wiem, 2 lat i wiesz co, ja w zasadzie skończyłem pisać opowiadanie, czemuś na nie zerknąć. No to wtedy zerkam. A to duża odpowiedzialność jest, prawda? No tak. A można kogoś zniechęcić do pisania, albo odwrotnie. To jest tak, że zwykle... Ja mam w ogóle taką teorię, że pisanie jest wyłącznie funkcją cierpliwości. To znaczy, jeżeli ktoś już czyta książki i ktoś ma na tyle ustawiony umysł, że on chce opowiedzieć jakieś historie, chce pisać, to jeżeli on słucha, ma sensowne bety, w sensie takich czytaczy testowych, chce nad sobą pracować, pisze sporo, to uważam, że w ciągu maks 10 lat, są tacy, którzy dużo szybciej, ale maks 10 lat jest w stanie wyrzucić z siebie tekst, który jest publikowalne.
Pytanie, czy on zostanie opublikowany, to jest zupełnie inne pytanie, bo on cię może nie wstrzelić w rynek i tak dalej, ale to jest tekst jakości do opublikowania. Pisanie jest, no... Ja kiedyś to nie mogłem uwierzyć, że rysownicy mi o tym mówili. Ludzie, ja nie umiem rysować. Bardzo bym chciał umieć rysować. I wszyscy znajomi, którzy mają, no, z mojego punktu widzenia w ogóle tchnienie Boże, patrząc na to, jak rysują, mówią, no to rysuj. Jak będziesz rysował przez 10 lat, to będziesz tak rysował. No, to nie ma żadnej filozofii, to jest umiejętność. To się nauczyć. To nie jest iskra Boża. No, iskra Boża się pojawia, ale iskra Boża się pojawia w tych ogólnych 5% pisarzy w ogóle, czy też rysowników. Na świecie wybitnych, obecnie żyjących, wybitnych pisarzy, no to pewnie jest ze 4. No, ta nazwa wybitny nie bierze się znikąd. Natomiast dopiero tam ta prawdziwa iskra Boża zaczyna działać. Ale do bardzo wysokiego poziomu człowiek może się doprowadzić zwyczajnie cierpliwością, pracą, poprawkami, opracowywaniem pomysłów, dyskutowaniem pomysłów. To oczywiście, że jeżeli ja nagle wymyślę sobie, że zacznę grać na pianinie, to mogę nie być najlepszym pianistą na świecie, ale prawdopodobnie mógłbym stać się całkiem dobrym pianistą. Być może 10 lat ćwiczeń cierpliwie by mnie doprowadziło do sytuacji, kiedy bym umiał grać na pianinie, czy na fortepianie. Ładnie. Być może nikt by mnie nie zaprosił na występ dla prezydenta, ale też bardzo wielu innych pianistów też by nie zaproszono, a są zawodowcami. I nie kusiłoby pana, zagra Michał Cholewa. Znaczy, z moim słuchem i przez moją naturalną dobrotliwość dla świata wolałbym nie grać na jakimś bardzo ważnym koncercie, gdzie dużo ludzi by tego słuchało. Ale 100 lat u cioci na imieninach. No tak. To wydaje mi się, żeby się to dało zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że stałbym się wybitnym pianistą, czy też rysownikiem, ale mam wrażenie, że ludzie nie doceniają tego, jak daleko można zajść na danym polu, w zasadzie nie dysponując antytalentem, powiedzmy. Ale będąc taką osobą, która po prostu chce się za to wziąć, ma do tego samo zaparcie i chęć. W przypadku pisania też nie każdy chce pisać książki. Żeby pisać książki, i tak trzeba dużo czytać książek, bo człowiekowi inaczej nie przyjdzie do głowy, że on sobie coś napisze. A to znaczy, że on już ma jak gdyby stan umysłu, który lubi to słowo pisane, który mniej więcej się orientuje, jak ono wygląda. Jak będzie trzeba, to doczyta rzeczy. W przypadku pisania jestem absolutnie przekonany, że z tych ludzi, których spotykam na koncertach, którzy chcą pisać, większość by mogła. Mhm. To jest kwestia tego, ile człowiek jest w stanie poświęcić na to czasu, tak naprawdę. No, mówi pan o cierpliwości, a pana cierpliwość na początku pana drogi pisarskiej była wystawiona czasami na próbę, że mówił pan sobie, a dam sobie z tym spokój. To ciekawe pytanie, bo ja zacząłem tak naprawdę na serio pisać w wieku chyba 27 lat dopiero. W 2007 jakoś było tak, jak ja... Tak. Bo ja pisałem coś wcześniej, jakieś tam licealne konkursy, tego rodzaju rzeczy. Potem przestałem. Się zajmowałem innymi rzeczami. I w 2007 przez przypadek trafiłem, stosunkowo przez przypadek, aczkolwiek też nie całkiem, na spotkanie klubowej sekcji literackiej. Nie całkiem przez przypadek, no bo byłem w tym klubie, to nie jest tak, że tam nie chodziłem, po prostu wlazłem przez przypadek, posłuchałem, jak oni rozmawiają i wtedy poszło, działała na zasadzie, że co miesiąc zadawał się temat na następny miesiąc i po miesiącu ludzie starali się napisać coś. Jeżeli nie mają pomysłu, to gdzieś w okolicach tego tematu, jeżeli mają jakieś inne, no to mogą pisać coś innego i potem się to oceniało. Więc ja napisałem ten tekst, podyskutowaliśmy o nim i jakoś się wciągnąłem, zacząłem chodzić na tą sekcję. I to było właśnie w 2007, w 2008, chyba, nie wiem, 2009, pojawił się, wysłałem tekst do Fabryki Słów, do takiej antologii Epidemia i Zaraz. A z perspektywy czasu uważam, że to mógł być dużo lepszy tekst, to znaczy, ale dostał się wtedy, co naturalnie mnie uskrzydliło. Ja wtedy miałem jedno, w związku z tym miałem już dwa opowiadania opublikowane, bo pierwsze było... Czyli pan był już wtedy takim mężczyzną około 30, tak? Rozumiem. Zbliżam się do 30. Miałem jeden tekst opublikowany tam, jeden w Esencji, która była takim internetowym zinem. No więc stwierdziłem, że napiszę
będę pisał mnóstwo takich opowiadań, będę pisał opowiadania, napisałem zbiór opowiadań, który potem stał się Gambitem. No i potem już poszło, ale no Gambit wydawca znalazł w 2012, został wydany, więc nie wiem, czy w 2011, musiałem sprawdzić. Zacząłem się dogadywać, czy już w 2012, niestety nie pamiętam. No i potem to już poszło z górki. Jak człowiek ma jedną książkę i informację, że ktoś chce wydać następną jego książkę, to łatwiej się pisze. Ale tak naprawdę ja pisałem wtedy nie dlatego, że zakładałem, że ktoś mnie wyda i będę przez te pierwsze rozruchowy czas, nazwijmy to, tylko dlatego, że miałem tą sekcję i byłem ciekaw, jak się będzie podobać tej grupie. No w ogóle jest bardzo korzystna była dla mnie okoliczność, bo sekcja literacka SKF-u działa jak gromada bardzo życzliwych, ale jednak wilków, bo się czekają, jak gdyby to jest ich praca, znaczy jak gdyby tym się zajmuje sekcja, że ona znajduje rzeczy, które dałoby się w tekście poprawić, rzeczy, które są niejasne, a ponieważ to są różni ludzie, oni mają różne gusty, więc ten tekst jest atakowany jak gdyby z różnych stron. To dla młodego autora straszne chyba. Tak, ale występuje tam bardzo mocna świadomość, że ci ludzie jak gdyby nie robią tego ze złośliwości. Oni starają się pomóc, zwykle starają się znaleźć też dobre rzeczy w tekście. To jest to istotne, na jaką grupę krytyków się trafi. I ja miałem szczęście trafić na bardzo sensowną grupę krytyków, bo faktycznie no, szefem sekcji literackiej wtedy była Ania Kańtoch. Znaczy ona dalej jest szefem sekcji literackiej, ale już wtedy była i Ania bardzo uważała na takie rzeczy, żeby faktycznie znaleźć w tekście minusy i plusy. Tych plusów mogło być niedużo, ale na przykład może być coś, że coś jest słabo zrobione, ale z niewielką przeróbką to byłby bardzo fajny pomysł i człowiek już myślał, jak to przerobić. Te dyskusje w sekcji dały mi wtedy takie przeczucie, że poczucie, że bardzo wiele pomysłów jest ratowalnych do niezłych opowiadań. Mhm. Być może nie wybitnych, ale niezłych. No, niezłe opowiadanie na rynku opowiadań to już jest, to już wcale nie jest źle. Ja kiedyś rozmawiałam ze szczecińskim autorem, który powiedział mi, że od piątej swojej powieści zaczął o sobie mówić pisarz. Wcześniej mówił o sobie autor. A pan jak o sobie mówi? Pisarz to jest złożone pytanie, to zależy od tego, jak definiujemy pisarza, prawda? Ja kiedyś spotkałem się z definicją, że pisarz to jest osoba, której główny dochód pochodzi z książek. Ja w takim razie nie jestem jeszcze pisarzem, bo ja mam pracę na instytucie i to ona stanowi moje główne źródło przychodu. Czyli jest pan pisarzem poza etatem. Tak, jestem tak nieetatowym pisarzem. Więc nikt nie przywiązywałem do tego wagi tak naprawdę. No dobrze, jakbym zapytała, a jaki ma pan zawód? To naukowiec. To nie wymieni pan słowa pisarz? Nie będzie tutaj? Nie, prawdopodobnie go nie wymienię, ale to dlatego, że pisarstwo nie jest moim zawodem. Mhm. Ja jakoś jasno definiuję zawód jako coś, co, nie wiem, ma etat albo tam stałą umowę. Być może to jest dowód tego, że zrobiłem się dorosły. Natomiast no niewątpliwie wymienię się jak autora, więc być może faktycznie to jest ta różnica, ale mam wrażenie, że napisał, nie wiem, 15 książek, ale nadal robiłbym to hobbystycznie, prawdopodobnie nadal, gdyby pani mnie zapytała o zawód, powiedziałbym naukowiec, bo tym się trudnie zawodowo, prawda? Czy państwo jakieś jeszcze pytania mają do naszego autora? Ja mam pytanie, czy te cukierki, które pana podtrzymują rano, to jest Werther's Original? Nie, ale nagle robi się bardzo interesująca rozmowa. Ostatnio są to śliwki w czekoladzie. Lubię śliwki w czekoladzie bardzo. Ja bardzo dziękuję. A ja poproszę. No. Aczkolwiek zacznę je jeść dopiero po spotkaniu, bo strasznie śmieszne mówię, jak jem landrynkę. To tak a propos sosika wstydu. Papier czy e-book? Ja powiem skąd pytanie. Ja praktycznie zacząłem czytać e-booki gdzieś 11-12 lat temu i nie potrafię czytać papierowej książki. Dla mnie jak książka nie wychodzi w e-booku, to już jest u mnie strasznie stratna, bo jak się zabieram za książkę papierową,
no po prostu to już potrzebuje innego podejścia do czytania, bo czytnik mogę wrzucić w kieszeń, czytać w tramwaju, wszędzie, bo jest mały. I... To jest tak, starcie pomiędzy właśnie sercem a umysłem, ponieważ ja nie mam problemu z czytaniem papierowych książek, nawet lubię. Zwłaszcza, że na przykład część książek, które odruchowo przeglądam, są na przykład podręczniki do RPG-ów i tam wydanie ma duże znaczenie, bo one mają śliczne obrazki, tabele i coś, co się niewygodnie czyta z czytnika. Natomiast ja książki rzadko kupuję, ponieważ zdaję sobie sprawę z pojemności mojego regału. W związku z tym, w sensie rzadko kupię papierowe książki, może tak. W związku z tym, jeżeli książki nie pożyczam, tylko mam kupić sobie książkę, to e-book jest moim naturalnym wyborem. Jak gdyby z technicznej konieczności. I nie przeszkadza mi czytanie e-booków. Czytanie e-booków jest fajne. Ono jak gdyby nie jest w żaden sposób filozoficznie upośledzone dla mnie wobec czytania papieru. Natomiast dużo książek, które pożyczam, to są książki papierowe. I też mi się je bardzo miło czyta. Mam wrażenie, że no, wiele rzeczy w książkach papierowych jest takim... Jest tam umysłowy komfort, bo na przykład można założyć trzema kartkami w trzech różnych miejscach i ja wiem, że można to też zrobić na e-booku, ale te kartki nie wystają wtedy tak ładnie z tego, albo nie można sobie fiszek założyć, jak się przygotowuje do czegoś, do prelekcji albo coś takiego. Poza tym książki papierowe mają ładne, kolorowe okładki, które też lubię. Jestem przynajmniej trochę sroką, jeżeli chodzi o książki, jak się sobie uświadomiłem. Ostatnio trafiłem na wydawane... chyba przez Blackmonk, sądząc po tematyce, paragrafówki Cthulhu, które nam się przeskakuje pomiędzy stronami, więc w wyniku tego oczywiście papier jest wygodny. Poza tym tam też wydanie ma znaczenie. Więc jeśli chodzi o treść, to e-book. Jeżeli chodzi o książkę, która ma cokolwiek poza treścią, wolę papier, bo ona ma... Naturalnie. Tak, ilustracje tak. Ułożone w odpowiednich miejscach, tak. Tabelki, formatowanie, to, no, to robi różnicę. Tak, zresztą moją ostatnio ulubioną książką, ale w sensie obiekt książką, a nie treść książką, jest wielki album, który zawiera fotografie Nansena z jego wypraw polarnych. Jest to książka, która absolutnie się, co jakiś czas ją wyciągam tylko po to, żeby przejrzeć fotografię, bo ona mnie całkowicie przenosi w czas, w którym on robił te fotografie, przecież było ponad 120 lat temu. On, tam są ci ludzie, których już teraz nie ma. Są jakieś super dramatyczne zdjęcie tego statku Fram z pokładu Terra Nowy, który przecież był statkiem Scotta i ten Scott już nie wrócił z tej Arktyki w tej wyprawie. No to akurat nie było zdjęcie Nansena, tylko to było Amundsenowskie zdjęcie. Ale robi to na mnie gigantyczne wrażenie i to jest rzecz, którą można mieć tylko w papierze, tak naprawdę. Natomiast treściowo, no, faktem jest, że pierwsze czy tomy Gry o Trony jest wygodniej mieć w e-booku niż nosić ciężkie cegły papierowe. Jak na przykład gdzieś jadę na wakacje, to ja wolę mieć książki w e-booku, no bo mogę łatwiej je zmieścić, mogę je łatwo wyjąć w każdym miejscu. Jak otworzę ekran, to nie muszę się zastanawiać, gdzie jestem, bo jestem dokładnie tam, gdzie skończyłem. Więc... I jak książka będzie nudna, to człowiek nie ma takiego poczucia, że 3 kilo, te 2 kilo zbędnej książki wziąłem. Tak, i nie stoi przed dylematem, jak książka jest marna, no przecież nie wyrzucę książki, bo to książka, a jednocześnie blokuje mi półkę na inne książki, bo jest e-bookiem, nic mi nie blokuje. Tych e-booków się może zmieścić w opór w czytniku, więc tak, to się zgadza. No, ma liczne zastosowania praktyczne e-book i rozumiem je. I mam sporo książek takich, które mam tylko w e-booku. No i audiobooki pan lubi, prawda? I lubię audiobooki, ale audiobooków nie składuję, bo je mam z abonamentu. Ja używam akurat, no, w tej chwili, co jest pewnego rodzaju oznaką pewnego sukcesu czytelnictwa, no jest przynajmniej kilka miejsc, skąd można brać audiobooki, co oznacza, że wyraźnie więcej niż jedna firma uznała, że im się to opłaci, no bo umówmy się, nie zakłada się serwisu streamingowego do audiobooków z miłości do audiobooków, tylko raczej tak, z miłości do pieniędzy. Że nawet ceny chyba spadły w tych wszystkich firmach, których można czytać, prawda? Kiedyś to tak. chyba wychodziło to drożej. To jest kwestia konkurencji. No na przykład kiedyś, moim pierwszym zetknięciem było w ogóle Audible, które mi się wykupywało abonament płatny
i książki się w nim kupowało i tak, w sensie i tak trzeba było za nie zapłacić. No a teraz to właściwie działa jak Netflix z książkami, po prostu się wykupuje abonament, się ma dostęp do wszystkiego. I to jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jak się dużo jeździ samochodem, a ja przypadkiem dużo jeżdżę samochodem i nawet dzisiaj, jak będę wracał stąd, to zakładam, że skończę tą książkę, którą teraz słucham i zacznę następną. Mam nadzieję, że będzie ciekawa, bo jak zasnę na drodze, to może się okazać, że jednak nie będzie tego ostatniego tomu. A ma pan ulubiony głos, który czyta panu książki? Właśnie nie. Znaczy, inaczej. Tak, ale nie. To znaczy, raz trafiłem na głos, który uważam, książka była przeczytana z absolutnym artyzmem i to były opowieści o pilocie Pilksie, które oczywiście znałem, ale jak znalazłem audiobook, to stwierdziłem, że na pewno go przesłucham. Więc go przesłuchałem i było świetne. Mhm. No właśnie, a żebym to wiedziałem? Momencik. Ja tę informację udzielę, jak sobie przejrzę katalog, bo to jest akurat rzecz, którą ja dostałem w formie. To poszukamy po spotkaniu. Mam słuchowisko Niezwyciężonego, które sobie kupiłem i tam wiem, że jest tam Olbrychski na przykład jako Horbat. I to jest bardzo ładnie zagrane. Tylko, że to jest słuchowisko. Tak. Horbat. Tak. No, Astrogato w każdym razie. I jest to, ja o tym usłyszałem i specjalnie poszedłem sobie do sklepu, żeby znaleźć tego audiobooka i go kupić. I go mam, w sensie mam go w kopii fizycznej, do tego stopnia, że musiałem zgrywać go z tej płyty na komputer i transferować na telefon, żeby go przesłuchać. Natomiast, więc wiem, że to są głosy, które mi się podobają. Natomiast nie jest tak, że ja się kieruję lektorami w wyborze. Czasem po prostu bardziej mi się spodoba lektora, czasem mniej. Mhm. Wiem, że są tacy ludzie, o czym się dowiedziałem z dużym zaskoczeniem, że dobierają sobie właśnie książki na podstawie głosów. Co mnie zaskoczyło, po czym zastanawiam się, w sumie to nie jest takie bez sensu, bo przecież są ludzie, którzy dobierają filmy na podstawie aktorów, a nie na podstawie scenarzystów. To prawda. No książka Głos Pana. Przecież przeczytana przez kogoś, to byłaby fajna. To byłby głos pana lektora. No nie, głos pana Lema. No tak. Zresztą głos pana bardzo dobry tekst. A wszystkie teksty Lema są bardzo dobre. To jest, wyjątkowo jest to, jak to się mówi, uskramniające doświadczenie czytania Lema. Człowiek sobie przeczyta. Wpadnie na genialny pomysł, a to się okazuje, że Lem już go wymyślił i to w dodatku tam 45 lat temu. Nie? To... Ale już ludzie zapomnieli. Ale ja będę wiedział. Fandom jest stworzeniem, które dużo pamięta. I jeżeli ja zawinę pomysł Lemowi sprzed 45 lat, który w dodatku pół fandomu zna na pamięć, umówmy się, to przez całe życie będę żył w strachu, że ktoś mi ten plagiat wypomni. Bo ktoś go znajdzie, bo tam są, to są ludzie, którzy dużo czytają. Zresztą to... Szkoda byłoby mieć taki sam pomysł jak Lem i napisać go gorzej, a napisać go lepiej jest trudno. Panie Michale, niech pan powie na koniec, czy pan jest pierwszy raz w Szczecinie? Nie, ja już tu byłem na spotkaniu jednym. Znaczy, prywatnie to byłem więcej niż jeden raz, ale byłem też na spotkaniu, też bibliotecznym, prowadził zresztą Michał Radomił Wiśniewski, który, którego ja znam z jego pozapisarskiej kariery przede wszystkim, jak jeszcze się udzielał w fandomie, no ale jest pisarzem, zresztą sukcesami. I też to było bardzo miłe spotkanie. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o spotkania autorskie poza moim naturalnym regionem działania, czyli Śląskiem, to w Szczecinie byłem najwięcej razy. A czy Nowy Szczecin mógłby się pojawić w pana powieści? No teraz już nie, bo... W kolejnej serii. Tak, to by mógł, oczywiście. No, faktem jest, że staram się utrzymywać to... ostrożnie, ponieważ Polska nie mogła mieć zbyt wiele kolonii, a nawet zbyt, bo tam do końca nie była polska kolonia, ale jej szef przylądował był Polakiem. To stąd pozwolili nazwać, stąd się nazwano Wykraków, a nie Nowa Warszawa, bo ten szef był akurat południowca. Ale też nie Nowe Katowice, ani Nowe Gliwice, ponieważ uznałem, że to była przesada. ale technicznie byłoby to możliwe. Proszę rozważyć to. To jest takie, zadowoleni bardzo. To jest taki świat, gdzie tych kolonii jest dużo
i one się nazywają, i w wielu miejscach pozwala się szefom ekspedycji albo tam pierwszym administratorom kolonii na nawigatorom, którzy odkryli dobrą planetę, na nadanie nazwy. Często wynika to właśnie z tego, że ktoś namierzył planetę, która się nadaje do kolonizacji. W tym świecie oczywiście można łatwiej kolonizować niż my, znaczy niż my byśmy mogli, bo my potrzebowalibyśmy naprawdę bliskiej Ziemi planety, żeby coś z nią zrobić. Natomiast w tamtym świecie da się więcej rzeczy dociągnąć, ale to też nie znaczy, że tych planet jest co chwila jedna. No to apelujemy, żeby Nowy Szczecin się, prawda, pojawił w nowej serii. Państwo wszyscy kiwają głowami, czyli... No pewnie, jakby pan obejrzał serial Odwilż, to by się pan wciągnął, jaki ładny jest Szczecin, oraz w kryminalną fabułę. Ale ja już się wciągnąłem, jak ładny jest Szczecin. Tu przyjechałem i to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Szczecin jest naprawdę bardzo ładnym miastem. I tu się bardzo miło przyjeżdża, oprócz tego, że jest daleko okropnie. Ale przyznam, że na przykład no, z jakiegoś powodu trasy tam wakacyjno-zrywkowe raczej ciągną mnie przez drogę obok Gdańska. Pewnie dlatego, że obok jest Nordcon, który jest najbardziej wysuniętym na północ konwentem w Polsce. I jest też w grudniu, gdzie nie ma żadnego innego konwentu, więc staram się tam być co roku. I przez to mam dużo większą styczność z okolicą właśnie Gdyni i Trójmiasta, Gdyni w szczególności, Trójmiasta w ogólności, niż z zachodem Polski, bo moje trasy podróżnicze się wiążą bardzo mocno z konwentami. Mhm. Z tych samych powodów na przykład w życiu nigdy nie byłem w północno-wschodniej Polsce prawie. Błąd. No, zapewne jest to błąd. No, ale teraz już również wiadomo, dlaczego popełniam ten błąd, bo jestem skażony mapowaniem na podstawie konwentów. Tak, trzeba by się tam kiedyś wybrać, to ładna okolica. Raz straciłem okazję, bo była grupa, która jechała na Worldcon w Helsinkach samochodem. Czyli co, musimy jeszcze konwent zorganizować i wtedy jest szansa... No nie, no przecież teraz jestem, a nie ma konwentu, nie? Ale Szczecin to jest takie miejsce, zresztą tak samo wszystkie miejsca na krańcach Polski są takie, gdzie trudno w nich być przypadkiem albo przejazdem. Mhm. Trzeba specjalnie jechać tam, żeby coś zrobić. To znaczy, że zwykle człowiek musi mieć cel, żeby tam przyjechać. W przypadku miejsc, które są daleko od Śląska, oznacza to cel, który usprawiedliwia cały dzień podróży. No. Ale my tutaj mamy teorię, że Szczecin jest na początku Polski, a nie na końcu. Ale no nie, dobrze. Jest odległy od całą Polskę. Żeby uniknąć gradacji, on może być na początku Polski, patrząc od morza, z którego wszyscy wyszliśmy, albo może być na końcu, patrząc od gór, z których staczają się lawiny losów historycznych. Ale kluczowe jest raczej odległość między tymi miejscami, a nie to, które jest na początku, a które na końcu. Na pewno Gliwice są na początku mojej trasy. Bo pan jeszcze nie wie, jak daleko jest z Warszawy do Szczecina, jak blisko ze Szczecina do Warszawy. No, możliwe. Na razie zauważyłem, i to jest myśl, która przyszła mi do głowy, że całkiem blisko jest ze Szczecina do Berlina, co w szczególności oznacza, że można, jadąc do Berlina, który już jest taką miejscówką powszechnie uznawaną za turystyczną, można przejechać przez Szczecin i to jest ta sytuacja, w której można być w Szczecinie po drodze. Ale w ogóle ja pamiętam, że w tych okolicach to najbardziej wakacyjnie to byłem w Świnoujściu. No tak, ale ja jechałem pociągiem, bo byłem wtedy na koloniach. Ale... No tak czy inaczej. Można ewentualnie z Nordkonu jechać do Berlina. No można. To ja już muszę brać urlop na Nordkon. To organizacja czasu, ale można faktycznie. Jeszcze w... Pomorze jest ładne, a jest przeze mnie bardzo mało wyeksplorowane ze względu na dystans, bo tak się jakoś składa, że mieszkam na Śląsku, który zupełnie jest daleko od Pomorza. Tym bardziej nam jest miło, że przyjechał pan do nas tak daleko, na sam koniec Polski, albo na początek, w zależności od nie, no zostałem punktu. Zaproszony do Szczecina, jak, z pisarzami jest jak z wampirami. O, to ciekawe. Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był pan Michał Cholewa. Jest nam bardzo miło. Można bić brawo, tak?
No i bardzo, bardzo czekamy na ten ostatni tom. Jesteśmy bardzo ciekawi. Ja też. A w drugiej serii liczymy jednak, że będzie Nowy Szczecin. Ja będę musiał zapisać sobie gdzieś, ale to faktycznie nie jest zły pomysł. Zwłaszcza, że oryginalny Szczecin, bardzo ładne miejsce. Proszę pamiętać, że to był mój pomysł, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.